Nie włączam, teraz dopiero włączam, bo teraz mikrofon się dopiero załączył. Bardzo sprytnie zobaczyć, co ma z wyłączonym mikrofonem. Czy teraz mnie słychać? Powinno być mnie słychać. Dźwięku jeszcze nie ustawiłem, a zacząłem jak dekielek. Dekiel niebiański. Wszystko? Chyba wszystko. Chyba nie widzę powodu, dla którego miałoby coś nie działać. Witam cieplutko. W tym piękny dzień. Dlaczego dzisiaj jest piękny dzień? Ktoś może spytać. Otóż, drodzy panie i panowie, zdałem sesję i mam już wywalone w sesję i humor gituwa w związku z tym. A tak, tego tu nie mogę wsadzić. Boże, ile my tego mamy? Dobra, trójkę to my możemy wywalić od razu, bo to jest po prostu nam niepotrzebne. Jakieś tu recytówki, tutaj skończył się też Winterfest, teraz niby są te... A nie będziemy chyba robili tego eventu, bo jest gówniany. Imo, więc nie ma co tutaj się w niego w ogóle bawić, więc go totalnie skipniemy. My nie mamy tutaj żadnych do pakowania, bundling. O, tutaj Bitcoin możemy zbić. No, to Bitcoin dzisiaj chyba spadnie, to może jeszcze ją dopisuję. Tak, byłem kiedyś w szpitalu, byłem w swoim życiu dwa razy w szpitalu. Znaczy, za... Chwilę, bo muszę jeszcze dopisać Bitcoin, bo chcę Bitcoinka jeszcze zbić na tym streamku. Ech, i królowa pszczół. Może być. Nie, ja myślę, że na 20 dni, jakie dzisiaj będziemy grali, to będzie taki w miarę optymalny plan, żeby złożyć Shadow Pieces i rozwalić sobie właśnie Big Queenkę. Jeszcze tutaj poustawiam, wszystko poustawione. Ja muszę się teraz tym wszystkim zabrać. Okej, to zeżremy, bo jesteśmy grubaskami. I tu się kończą moje pomysły, co można wziąć, co można zostawić. Kurde, nie wiem, za dużo tego trochę jest. Możemy Matixowie przeturlał jeden złotego. Dzięki Matixowie, pozdrawiam cię krótko. Witam panie Mareczku, gratuluję z danej sesji. 111 pozdrawiam Makłowicza, Adama Małysza oraz Mariusza Pudzianowskiego. Zdóweczko, Matixowie. W ogóle Matixowie mi brzmi jak liczba mnoga. I to taka, wiecie, taki na przykład nazwa klanu rodzinnego. I zawsze jak to słyszę, to mam... I potem się do mnie zwraca osoba w liczbie pojedynczej, to mam takiego delikatnego mindfucka, ale tylko delikatnego, dobra. Chyba bez sensu aż tyle wyrzuciłem, weźmiemy ze sobą koronki, ale chyba i tak będziemy musieli się tu obrócić na dwa razy, czy my nie mamy daleko, bo musimy tak naprawdę zrobić ten dystans, więc no. My, no tak, musimy na dwa razy się przelecieć, bo jest zbyt dużo itemów. No dobra, no to mamy taki początek streama piękny. No, ale odnośnie szpitala, byłem wiele razy w sprawie jakby jednego zabiegu. A kiedyś byłem też, bo złamałem rękę w podstawówce, to była czwarta albo piąta podstawówki. LOL był taki, tego że złamałem rękę, taki, że zorganizowali zajęcia sportowe i postanowiłem, że to były zajęcia z piłki nożnej i postanowiłem, że pójdę w końcu, nauczę się grać w nogę, bo w życiu, bo zawsze byłem bardzo słaby z rzeczy typowo sportowych. A, może już autem czekam na posiadanie na 40 tysięcy, zdróweczko. Żeś mi przypomniał, dobrze w sumie. Dobra, ale no właśnie postanowiłem, że pora przestać być pierdołą życiową. Poszedłem na zajęcia z grania w piłkę nożną i skończyło się na tym, że... Ale fajny wormhole! Skończyło się na tym, że po pierwszych zajęciach miałem zakwasy przez 2 tygodnie, a po drugich zajęciach złamałem lewą rękę. I no, jakby odpuściłem w sumie karierę sportową i nożną i zostałem pierdołą życiową, jeżeli chodzi o granie w nogę do końca szkoły. Też sobie w podstawówce złamałem rękę w nożnej. Żeby było śmieszniej, to nawet nie złamałem grając w nogę na zajęciach z piłki nożnej, tylko był taki tor przeszkód ustawiony. O, super, cykl koszmaru na pełnej. Dobra, chodź tu synek. Chodź, wstawaj. Dziękuję. Tylko no właśnie... No, spiep... No, ty. Chodź mnie z tym miśkiem. Dobra, przeagruj. Dobra, i my sobie stąd idziemy. I to nawet nie złamałem na tych zajęciach z piłki nożnej grając w nogę tę rękę, tylko złamałem idąc po torze przeszkód, bo zrobił nam taki fajny tor przeszkód. I no tak, złamałem rękę przechodząc przez niego, więc no cóż mogę rzec. Jakby muszę wam powiedzieć szczerze, że sporty powiązane z piłkami nigdy nie były moją domeną. I to doświadczenie mnie ostatecznie w tym utwierdziło, więc przestałem wtedy grać i próbować. Niestety. Może bym, nie wiem, nie zostałbym słynnym piłkarzem, jakby nigdy nie umiałem nawet kopnąć prawo. A dużo próbowałem się nauczyć, ale jakoś nie. Dobra, my mieliśmy na pewno tutaj banding wrapy, pamiętam, że to no nie mówię, że się skończyły, a ja ich nie podotworzyłem. To wygląda jakby się nie skończyło, żeby się... Aaa, gówno. Czyli nie mamy banding wrapów i te wszystkie nam pogniją. Okej. Jakby ja się nie kłócę, że te pierogi stracimy, ale trochę boli w serduszko moje. No ale trudno, tak to bywa.
No, miałem egzamin pewny i zdałem na 97%. Gadki zimne to. Matiksowie przeturlał 1 złotego. Powtarzasz się, ale wybaczam ci, bo Bóg kazał kochać innych. Lore tego niku wziął się z margonemów, gdzie odmiana ników w tej formie była dość śmieszna. Turbinowie, Rywkowie, Mandetsowie. Polecam Turbopompa. Dlaczego Poznań to miasto mem? Co? Dlaczego Poznań to miasto mem? Bo rynek jest rozpierdzielony, znaczy był rozpierdzielony, w końcu go skończyli naprawiać. Ale rekordową ileś czasu, chyba z 3 albo 4 lata cały rynek wyglądał jak kupa. Przydałaby się nam skrzynka na miśki. A to możemy po prostu dotworzyć w tamtej kategorii i też będzie dobrze. Nie, ale w Morgonem to ja też swoje przegrałem. Ale nie mam takich wspomnień, szczerze mówiąc. Ale też byłem strasznym babikiem w tej grze, jakby. Ja mając level 138 byłem robiony przez 120, więc jakby byłem po prostu tragiczny w tej grze. Ale no jakby ja też nie tryhardowałem, tylko wiecie, ja sobie płynąłem, levelowałem i jakby mi nie zależało na mocnych, znaczy zależało mi na mocnych itemach, ale najbardziej mi zależało zawsze na levelach, jak grałem, nie? Jakby wszyscy cały swój czas poświęcałem na levelowanie i koncept, żeby w ogóle zostawać na jakimś poziomie, żeby tam wbić maksymalne, najlepsze możliwe itemy, wydawał mi się absurdalny, bo po co mogę stać na jakimś poziomie, skoro mogę ekspić dalej. Ale no, mówię, byłem bombikiem bez fałdolców, jeżeli chodzi o Malgonema. Dobra, my idziemy teraz na długą nutkę po itemy, ale jeszcze sobie po drodze otworzymy skrzynki. O jakiej grze? O Malgonem mówię. Byłem bombikiem w Malgonem pomimo dużej ilości czasu. A matma mi poszła na 35%. A to matury teraz pisaliście? Ciekawe, czy ktoś byłby do tego stopnia inteligentny, żeby losowemu... A, bardzo zabawne. Co? No jeszcze streamy działają, Boże. W sensie jak działają, a co wcześniej nie działały? Czy o co chodzi? Mi się wydaje, że wszystko wcześniej było tip-top, ale mogę się mylić. Dobra, no to teraz niestety druga runda na powierzchnię. No ja w sumie teraz napisałem w piątek ten egzamin i udało mi się na 4,5 go napisać, więc w ogóle wielki sukces. I wyobraźcie sobie, że plan był taki, żeby w weekend puścić film. Bardzo potężny poradnik, jeden z najpotężniejszych, ale kto by się spodziewał, potężne poradniki zajmują duże ilości czasu. I skończyło się na tym, że ja w ogóle siedziałem, jakby najpierw wstałem o jakiejś trzeciej, że chyba się uczyłem do egzaminu, a my ten łącząc tutaj, on jest dla nas git bardzo. I potem jak wstałem o trzeciej i się uczyłem do egzaminu, to potem usiadłem do tego filmu, nie? Nie, ja spałem 4 godziny tamtej nocy, to nie było tak, to było, spałem wtedy druga, szósta, tak, coś takiego. Ale no właśnie, strasznie mnie dojechało życie mnie. W sumie możemy zacząć od Big Queenki, żeby sobie zbandlować te na sałatkę, to by było fajne. Ale wstałem życie mnie, napisałem egzamin, wróciłem do akademika 16. Usiadłem do pracy nad tym filmem, żeby go zrobić, bo tak się nastawiłem na to, że będę długo nad tym siedział. Ale skończyło się na tym, że padłem ze zmęczenia, bo po prostu jeszcze robiłem poprawki w scenariuszu, żeby na pewno nie było błędów. Oczywiście nadal są pewnie jakieś błędy, znając mnie i znając życie. Weź na przykład spieprzaj z tym nie ogniem, proszę, Synect. Ale no właśnie, poprawiłem sobie błędy i poszedłem spać do jakiejś drugiej w nocy. Obudziłem się o drugiej... Nie, do 23 spałem, tak. Spałem do 23. A następnie usiadłem do nagrywania scenek do filmu, bo jakby wiecie, jak oglądacie jakiś film, to muszą być, to co widzicie musi być wcześniej nagrane. Więc na ogół jest coś takiego jak właśnie nagrywanie scenek i to straszne ilości czasu zabiera. Okej, na pewno będziemy chcieli piecyk. I słuchajcie, nagrywałem od 23 do godziny 6 rano i nagrałem 1/3 materiału. Czajcie to? Przez 7 godzin? 7 godzin pracy i 1/3 materiału. Masakra. Ten film będzie trwał z pół godziny minimum. Tak na moje oko pół godziny, 40 minut, coś takiego, nie? Więc będzie bardzo, bardzo potężny. I plan ogólnie jest taki, potem był plan taki, jak poszedłem spać o tej 6, że obudzę się i chociaż jeszcze zrobię szybko film z roku Smoka, ale ostatecznie... Położyłem się znowu spać, bo stwierdziłem, że tak, nie. Tak, potem był plan, że
zrobię jeszcze film w sobotę rano z Roku Smoka, ale ostatecznie tak usiadłem do tego filmu i poczułem takie straszne zmęczenie. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedy siedzicie, macie, nie wiem, masę sprawdzianów i czujecie się tacy wywaleni z jakiejkolwiek chęci do czegokolwiek. To ja właśnie tak strasznie źle się poczułem. Tak psycha zaczęła sitting robić, więc stwierdziłem, że co można zrobić, kiedy za dużo się siedzi przed komputerem. Wyszedłem na dwór, dotknąłem trawy. Paskudne doświadczenie, ale wróciłem taki całkiem okej, a potem miałem imprezę, więc już nic nie mogłem zrobić, więc no teraz kanał był trochę martwy, ale teraz skończyłem sesję i mam teraz autentycznie, słuchajcie, 2 tygodnie wolnego. I w te 2 tygodnie wolnego, oprócz tego, że zamierzam zrobić jakąś fajną wycieczkę rowerową, to no dużo streamków, żeby było, to jest moje marzenie, dużo filmów, no przez dużo to wiecie, nie znaczy, że będę wam tutaj teraz daily robił, bo przy obecnym poziomie filmów to jest niemożliwe, żeby robić daily, bo po prostu one za długo czasu zabierają. Ale no, myślę, że tak co 3 dni, żeby teraz minimum było film, nie? I w międzyczasie jeszcze zawsze jakiś streamek, to myślę, że taka regularność. Ale to też wszystko zależy, no bo wiecie, okaże się nagle, że będę robił filmy, które będą trwały średnio 40 minut, no i się skończy na chęci, bo po prostu takie potężne filmy. No bo właśnie, kiedyś jak robiłem filmy średnio 3 Matic minuty, to sobie było łatwo przeturlał 1 złotego. A teraz? Rynek dalej rozkopany, już im nie dokazuj X, ja już swoją przygodę skończyłem, ale tryhardowałem na tyle, że sprzedawały się M-ki i itemki za PLNY. Tak jak ostatnio mówiłeś, że nie miałeś psychy bić elit drugiej, to ja wręcz przeciwnie X. Mój Boże. Jak tak można? A to pamiętam, że była jakaś rozmowa faktycznie o Margo. No, good times, better times, okej. Okay. To jaki jest plan na pszczołę? Plan taki jest, żeby jej nastukać. Będziemy cały czas kastować. Mamy dużo embelków, więc to nie powinien być problem. Tylko jeszcze tutaj jakiś taki może porządek zrobimy, bo tu wszędzie jakieś szkło leży i fajnie by było szybko zwalić choćby podstawowego toadstoola. I ja myślę, że możemy w sumie nawet na następnym streamie zrobić toadstoola, żeby po prostu tutaj to zabudować, nie? Żeby i też możemy dążyć powoli w cel czempiona, żeby sobie no założyć tutaj wieczne światło, to byłby mój cel, ale najpierw zaczniemy raczej od smoka. Chwilę, węgiel, ja miałem węgiel? Nie, nie mam węgiel. Najpierw zaczniemy od toadstoola, żeby mieć najpierw lampy. A wiecie, wypełnienie to potem wymyślimy. Nie absorbuj, wyłącz, pani Willow. A ja nie powinienem chodzić w kasku. Dobra, 10 węgla potrzebuję. Okej, okay. Wierzę, że to starczy. Możemy sobie, nie wiem, postać w ogniu, psychę poodnawiać. Matixowie przeturlał 1 złotego. Co? Czyli wycieczka do Wrocławia planowana. Czy dalej wiatr wieje ci po uszach? Leny podkreślenie face. Co? Jak? Nie wiem o co chodzi, że wiatr wieje mi po uszach. Ale tak, plan jest taki, że w sumie tak, można zrobić wycieczkę do Wrocławia na rowerku. Tylko no właśnie, muszę najpierw jeszcze coś skończyć, bo ogólnie dostałem coś mogę wam w sumie pokazać nawet. Co tu mam? To jest taki gadżet do roweru fajny. Gdzie to jest? Tak, z Bydgoszczy przywiozłem. Dostałem od szwagra na święta. Dopiero teraz dojechało, bo mu tam na święta nie dojechało. To są takie pedały właśnie rowerowe, tylko że to są takie, że się w nie wpina człowiek. Jakby to jest za małe, żeby na to. I jakby w to wkładasz buta. I wtedy jesteś jednością z rowerem. Czy to jest ufalone smalem? Matko Boska. A ja to bez żadnego opancerzenia nosiłem. Więc no, będę się wszczepiał dupą z rowerem. A nie, jeszcze muszę najpierw zrobić bike fitting, żeby mnie dupa nie bolała. Okej. Okay. Nie, ale tak sobie myślałem, żeby jeszcze w ciągu te 2 tygodnie, żeby sobie dowalić obowiązków. Wow, ale ciemno. Żeby sobie dowalić obowiązków i żeby zrobić, słuchajcie, prawo jazdy. Może nie zrobić koniecznie w ciągu 2 tygodni, ale żeby, wiecie, zacząć. Bo no, prawo jazdy to jest coś, co trzeba mieć. Bo jak przeglądałem oferty pracy dla mojego zawodu, to wszędzie wymagali prawa jazdy. Co w sumie nie dziwi. Ale no to jest po prostu coś, co będę potrzebował w życiu. A mówi się, że po studiach najgorzej się za to zabrać, więc kusi mnie, żeby się za to teraz zabrać. No, tak, to jest moja myśl przewodnia. Więc kusi mnie, żeby zrobić jednak coś, co sprawi, że nie będę miał ani trochę wolnego czasu. No tak, chcę na SPD przejść.
Shimanu, nie wiem co tam, jak to się tam rozwijało. Dobra, gdzie jest ta łuska? A ja mam we kubeka. Ja przeczytałem od razu schemat, tak? Ja może weźmiemy inny piecyk, bo ten go zawsze bierzemy. O, ten jest śmieszny. A to nie do tej strefy. To do tej strefy. I tu. Ta. Piękny jest. Wiecie co? Ja chyba bym wywalił te skały, bo te skały tak trochę gównianie wyglądają. Myślałem, że może, ale chyba mi się jednak nie podobają. Jaką pracę upatruję? Chcę być... myślałem, że o pracy w PGE na przykład. Czyli Polskiej Grupie Energetycznej i może jako majster od maszyn, czyli wiecie, jakieś tam prądnice, coś takiego. Tak, to mam, jak słyszycie, bardzo specjalistyczną wiedzę. No, prądnice, tak, to jest definitywnie to. Prądnica synchroniczna, kręci się i jest prąd, to jest moja wiedza. Dzień dobry, poproszę, odobram pracę za masę pieniędzy. Dobra, czyli żebyśmy, bo już mamy ogarnięte, jakby wszystko, co mieliśmy wysprzątać, wysprzątaliśmy, to zróbmy najpierw królową pszczół, bo z Shadow Pieces to jest prostszy temat, więc tak. I mamy od razu heala, nie? Jeszcze nam został z Muchosmoka, więc wykorzystamy to, że my go tutaj jeszcze mamy. Więc no tak. Ile my tu mamy? Mam za mało silk. Nie mamy silk. No silk. Ale my tutaj chyba go nie wyzbierali. Dlaczego tu jest, przepraszam, kokon w cholernych ruinach? Dobra, nieważne. Idziemy inna stukać tam. Matixowie przeturlał jeden złotego. Mogłabym mi nie czekać. To jak będziesz we Wro, to polecam ci spróbować kebaba od Malczyńskich. Polecam serdecznie. Pe powodzenia w robieniu prawka mniej niż 3. Możesz już przestać cząchać? Dziękuję. A dziękuję serdecznie za polecenie i kebaba i... tak, prawa jazdy. Nie no, prawa jazdy no to jest coś, co trzeba zrobić. No i ja tak, wiecie, odkładałem to przez te wszystkie lata, ale no teraz mamy małe okienko, w którym no najlepiej jest po prostu zacząć, bo mam w miarę wolną głowę. Ale nie, ale tak poważnie, to jedyny projekt, który teraz robię, oprócz tego, że uwalam filmy i nie robię ich tak dużo, jakbym chciał, to jedyne, co jeszcze muszę zrobić, to jest ten serwer dla widzów. I ja teraz, wiecie, mam zrealizowanego sąsiada z daną sesję, i tak naprawdę prawo jazdy jest jednym z nielicznych takich, wiecie, rzeczy, które muszę zrobić, ale nigdy mi się nie chce za nie wziąć. I jakby fajnie, że... Dlaczego? Ej, serio, ja się pytam, skąd ten kokon? Jakby w ogóle, no co tu chodzi? Ale o co tu chodzi? Możecie spytać. A ja wam odpowiadam, że ja nie mam pojęcia właśnie, o co tu chodzi. Od kiedy rośliny mogą rosnąć bez szczelin? Od zawsze. Znaczy, rośliny takie z upraw by ci nie urosły, nie? One wymagają światła. Ale takie no normalnie, jak widzisz, tu rosną. Królowa się nim zesrała. No definitywnie. Jaki jest ten rocznik? 01. Bonjour. Uderzy mnie? Nie, nie uderzy mnie. Nice. Byłem szybki. Szybszy od światła. Dzięki Bigu za subskrybera. Tych ostatnio jest strasznie mało na kanale. Jakby ja się przyzwyczaiłem do tego, że 500 subskrypcji miesięcznie to jest mało, nie? Raczej. Teraz, jak jest 200, to jestem zadowolony, bo naprawdę, tak przyrosty umarły, że chyba musiałbym regularnie defekować shortami, żeby coś tu się zmieniło w tej materii. Ale szczerze, to mi się nie chce robić shortów, bo mnie wkurzają napisy. Tak nie lubię robić tych dziadowskich napisów, mógłbym z nimi robić bez napisów. Może to by była jakaś opcja. Boże, dlaczego ja morduję 500 000 shadowów? Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja tutaj robię jakiegoś... Może nie... Nie, Mojżesza nie... Jakiś Matrix tutaj robię, robiąc 10 shadowów w ogóle bez pancerza z jakiegoś powodu, pomimo że ten pancerz mam. Nie jest na strzała? Nie, definitywnie nie jest na strzała. Kiedy serwer dla widzów? W ten weekend chcę go zrobić. Jakby teraz mam pustą głowę, więc teraz tryharduję film, ten potężny 40-minutowy. Dzisiaj, znaczy jutro, pojutrze będę tryhardował film, a potem tryharduję ten serwer dla widzów obiecany, nie? Więc no to już dosyć niedługo powinno się pojawić. Dobra, ale potrzebujemy teraz silku aktualnie na Big Wing, żeby sobie założyć pancerz, żeby odciążyć... Czy my chcemy marmurowe zbrojki? Czy my chyba starczą nam tulecytowe, biorąc... Nie wiem. Starczą nam tulecytowe, czy nie? Jak sądzicie, widzowie? No tak, zapomniałem o tym gagatku cytrynowym. Czy ja dam radę go tak zabić? Ej, dam radę. Fajnie. Podobało mi się. Tydzień krania tylko został. O co chodzi? Chcę hostować serwer dla widzów na miesiąc. Taki wiesz, że wchodzisz i grasz.
i no, zrobić go PvP, żeby było zabawniej i zobaczyć, co się stanie. Potem może jakiś film z tego zrobić. Dobra, ja chyba tego paliwa tu nie będę zbierał, bo szczerze nie potrzebuję go, a to paliwo mi, no wiecie, ono nigdzie nie ucieknie. Ja jak je będę potrzebował, to przyjdę i je sobie wezmę po prostu, nie? Możemy tutaj trochę te słodycze się przyssać, bo nam trochę głód się kończy. Ja nie mam niczego, a to nam trochę przedłuży agonię naszą. Patrzcie, mieliśmy 4 punkty głodu, mamy 22, 26, no już tak wiecie. Można coś z tym zrobić teraz, już nie jesteśmy na skraju śmierci głodowej, jesteśmy tylko głodujemy. Ktoś mógłby powiedzieć, haha, don't stealth, ha, ha, ha. Komedyjka. Kocham błyskotliwe żarty, które w sposób nieoczywisty bawią odbiorcę. Co ma lepsze, drzewka Willow czy Wigfried? Chyba Wigfried. Chociaż nie, wiesz co? Oba sądzę, że są na dobrym poziomie. Oba mi się podobają. Do obu żywię niemałą sympatię. Okej. Okay. Zróbmy tak, jak człowiek. O, i widzimy wszystko. Dzień dobry, pańczaki. Okej, okay, my byśmy chcieli tutaj szybki wpierdziel zaaktywować. Chodź tu. Ty się możesz aktywować. Ty się możesz aktywować. I my teraz sobie tutaj będziemy je klepać. Ty, a my nie możemy tego zrobić nawet tak? My możemy to tak zrobić. Cudownie. Okej. Okay. I rozjechaliśmy legiem pająków. Cudownie. No i patrzcie. Ty, a nam się... Nie, silk się nie pali. Ale chyba pójdę i tak ugasić ogień. Halo? 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 Ja bym nie chciał pożar. Proszę mi wyłączyć. Czy mogę tak zgasić? Szkoda, że nie. Byłoby to fajne. Dobra. Nic się stąd królowa nie wypluła. No, idź sobie. Ej, to jest tak wygodne. Naprawdę. Najwygodniejszy misiek w kosmosie. Ja teraz wiem, że on przed chwilą uderzył i go teraz finiszuje. No normalnie, o. Dobra, składaj się szybko. Składaj się, Pokemonie. Bo Antek. Antek atakuje. No i pięknie. Silk się pali? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby Silk się palił. Możemy... Nie, nie możemy zrobić, bo ja przecież nie podpalam. Słabo. Kiedy obstawiasz, czy części bossowie będą? W sensie update? Nie mam pojęcia absolutnie. Ty, dlaczego ty się zwinąłeś, synek? Co ty od Janie pawliłeś? Przepraszam najmocniej. Widzisz, jaką mam zajebistą poczytalność? No jest kurde 10 na 10, no. No bo... Nie, części bossowie to tak w marcu. Silk się na 100% nie pali. No właśnie też mi się wydaje, że on nawet nie ma możliwości, żeby się kopcić, nie? Dobra, musimy iść szybko do bazy, coś sobie zerzeć, bo słabo trochę z tym. A, mój wewnętrzny perfekcjonista cierpi z tego powodu. Masakra, ale nie mam czasu na to. Obawiam się, że głód mnie dosyć goni. Jesteś taki dobry, że podczas walki sobie... Wiesz co, to jest kwestia tego, że mam już dużą wprawę, żeby popijać kawę w trakcie walki. Na przykład w trakcie streamka sylwestrowego w zeszłym roku chyba sobie zajadałem pizzę. Tak, o, normalnie. Znaczy, nie w sensie w trakcie walki z Klausem. Jakby, jak dużo masz expa, to jesteś w stanie walczyć jedną ręką z jednoczesnym swipowaniem Walking Kane'a. Ale to też nie jest, wiecie, nie wiadomo jaki poziom. Musicie umieć wciskać guzik na klawiaturze w dosyć dużej częstotliwości, to jest wszystko. Na przykład Valik, ja ostatnio oglądałem sobie jego speedrun i on tam robi coś takiego, że on chyba, nie jestem do końca pewien jak to działa, ale oni robią metodę na szybsze kajtowanie... O, zbudował się, super. Oni robią metodę na szybsze kajtowanie obrażeń. Na... Jezu, jak to się nazywa? No, że kancelujecie animację ataku, nie? Oni kancelują animację ataku jednym przedmiotem, ekwipując go i deekwipując bardzo szybko. I to jest niesamowite, jak to... To wygląda tak cool set, ale przyspiesza walkę, nie? To jest niesamowite. Bardzo, bardzo jestem wielkim fanem. To co, kolejny stream 24 razem? Raczej nie, ale będzie super dla WX-a, drzewko umiejętności. No ogólnie, drzewko umiejętności, kupa zabawy, bym powiedział. Ty, a ty może wstań, jak cię biją po mordzie, co? Synek, no właśnie. A nie, stoisz i nie wiem, co ty robisz z tymi rękoma. Ale mógłbyś zacząć nimi pałować Shadowka na przykład. To jest pałowanie Shadowka wyższa instancja. A, nie mam pojęcia, dlaczego się nie skastowało. Dobra.
Moglibyśmy zabić obiad z Indora, jakby ktoś był chętny, ale nie no, kulki nam w zupełności wystarczą. My mamy strasznie dużo żałć, ja chciałbym uprzejmie złożyć wniosek. Okej, mamy ten silk niezbędny. Ile my tego, w sumie ile my mamy teraz? 10 silku, 36. Możemy jeszcze jeden kokon zwalić. Jakby i tak chcę zrobić farmę silku, ale no. Jezu, ale to jest wygodne. Nie mogę z tego gentlemana. Przecież ja nie muszę kajtować. Willow jest teraz strasznie dobrą postacią dla początkujących. Dobra, jeszcze jeden kokon, skoro tak. Nie, bo chcę mieć 5 tych kasków, nie? Patrzcie, ja to... A nie, jednak dostałem po mordzie. Ale jedną lepę, a potem poszły sobie. No super, super sprawa, nie? A, teraz dostałem 4. Matematyka jak zwykle jest moją przyjaciółeczką. Nie, w sumie to nie. Mogłaby bardziej współpracować. Anyway, my chcemy teraz wziąć sobie żarełko. Znaczy, będziemy ogólnie robili metodę, której nigdy nie robiłem, co jest dosyć... Może się źle skończyć, ale I'm believer. Jak śpiewali w Shreku. Trochę więcej tawy by się przydało. Ale my farmy mamy! Nie wiem, co to był za dźwięk. Podejrzanie wysoki. W ogóle zapomniałem o koncepcie trawy przez... znaczy farmy przez Wikwit. Mi się zawsze spoko. Tankuje sobie cienie, bo to dla niego to nic. No ja właśnie widzę, jak Wendy. No trochę jest taką Wendy, tylko że... Nie wiem, czy misiek nie jest lepszy. Znaczy, on jest w stanie, on jest bardziej tankiem, on jest zdecydowanie tankiem w porównaniu do Abigail, ale Abby też nie jest w sumie dobrym DPS-em. Abigail jest dobra, bo ona może brać agro, nie, bo ona może robić moby, które nie podlegają pod stan locka w miarę wygodny sposób. A natomiast u Willow, ona musi używać perków na takie typy mobów, ale Bernie jest super, jest lepszy, sądzę, że jest lepszy od... Wendy teraz. Totalnie jest gigaczadem. Jeszcze z shadowami pomaga. Abigail, słuchajcie, wam może napluć w twarz, a nie pomóc z shadowami, więc kolejny bardzo duży plus. A gdzie śluza na gekony? Nie zrobiłem, bo mi się nie chce. W ogóle odkryłem coś ciekawego podczas robienia ostatniego odcinka. Trochę wam zrobię spoiler, ale mam nadzieję, że się nie obrazicie, bo to jest według mnie fajna ciekawostka. Jak macie, słuchajcie, szlam snartla. Nie, źle to pewnie wymawiam, ale nieważne. Wiecie, o co chodzi. Szlam tych podziemnych ślimaków, które one zostawiają po jedzeniu kamieni, to on, jeden taki szlam, który domyślnie zadaje obrażeń bodajże 50, to on jest w stanie złanhitować grazery, które mają 2400 punktów życia i dynamiczną planerną ochronę. Według mnie to jest niesamowite, co można po prostu zrobić tą postacią i ogólnie pogissimo. Takie bardzo pogissimo. Okej, nie mamy marmuru z jakiegoś powodu. Czy my tu jesteśmy w stanie uzyskać jakiś marmur? Nie, w ruinach w ogóle nie ma marmuru. Okej, to musimy chyba wrócić na powierzchnię i przebiec się jeszcze, żeby... Nie, polecimy tu lecytem, wiecie? Polecimy tu lecytem, bo mamy trochę tego tu lecytu i ja szczerze wierzę, że... A, mamy dwa tu lecytówki. Dobra, starczy! Chociaż możemy pójść dotworzyć. A pójdźmy do tworzyć. Pójdźmy do tworzyć. Nic się nie stanie. Mamy blisko maszynę, cykl koszmaru jest w gitem teraz, więc czemu by właściwie nie? Okej, mamy na amulet, dowalimy, więc to możemy to jeszcze dopnąć. Żeby mieć sloty. To możemy w sumie też dopnąć i lecimy. Chodź, misiu. 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 Okej, wiecie co bym zrobił inaczej? Nie, wiecie co, niczego bym nie zrobił inaczej. Sądzę, że to jest to, co my tutaj mamy, jest absolutnie przecudownie rozegrane. Myślałem o tym, że może bardziej by nam się opłacało, żeby tutaj zachować tę maszynę pseudonauki, żeby mieć się tutaj. I byłaby owszem ona odrobinę bliżej, ale czy dużo bliżej? No jest okej. Okay. Co się ominęło w dwóch ostatnich? Zrobiliśmy mucho smoka bez fletni pana, tak for memes. A, jest jednak Marvel Becca. Zrobiliśmy muchosmoka bez fletni pana i biliśmy ognistego, co skończyło się dosyć dobrze. Chociaż na dużo stankowałem obrażeń, ale czegoś się nauczyłem. Może to nie warto z tym bić. Że jestem dobry z ciągów? Nie wydaje mi się. Znaczy, ciągi bardzo mi się podobały jako temat w szkole średniej, muszę się wam przyznać. Ale no ja zawsze byłem trochę nerdem matematycznym. Po prostu jakoś tak mi to w miarę szło w szkole średniej. Na studiach już trochę się zmieniło i stałem się debilem jak każdy. Ale no...
poszedłbym chętnie na studia matematyczne, no tylko na live, żeby się po tym pouczyć. Od takiej trochę bardziej hardkorowej strony, nie? Ale no, well. Po matematyce chyba nie ma pieniędzy. Sorry, pieniądze. Co myślisz o transmutacji drewna w patyki jako wisdom? Bo mi się wydaje git. Znaczy nie jest to bezużyteczne, ale też czy jest jakoś bardzo użyteczne? Czekaj, drewna w patyki. No, bardzo sytuacyjne według mnie. Jakby są warianty, w których to się może przydać, ale to nie są zbyt częste. Co? No w walentynki będę siedział i będę robił wam film pewnie, znając życie, albo pójdę sobie na rowera, nie wiem, szanse są 1 do 2. Są, przez najbliższe 2 tygodnie są tylko, nie, 3-4 rzeczy, już 4 rzeczy w mojej głowie, które muszę zrobić. Okej, 5, jeszcze muszę filmy rozwiązać. No więc, nie, jednak mam trochę rzeczy, ale nic z tego nie jest związane ze studiami, więc humor gituwa. Nienawidzę studiować, nie no, kocham studiować, panie dziekanie, proszę mnie nie kikować ze studiów. Chłopaki, nie kikujcie, please. Dobra, to będziemy potrzebowali w dużych ilościach, to bym... Coś muszę wyrzucić. Zapalniczka chyba nam się... Nie, też się może przydać. Coś muszę wyrzucić. Nie potrzebujemy tyle tulecytowych napierśników, come on. Słuchajcie, tyle ile mamy, to absolutnie jest aż nadto. Okej, mamy bronię, musimy wziąć jeszcze... Ja myślę, że napawiaczka dla Bronisława też będzie spoko, żeby go w razie czego wskrzesić, zreanimować. Bring him to life. To zrobiliśmy tego trochę za dużo, bez sensu tam tylko kony psułem, ale trudno. Do tego bierzemy jeszcze to, możemy się narzeć tym. Może 3 tylko? Albo po prostu tego nie weźmiemy ze sobą. A gdzie jest, przepraszam, nie no, Arberle muszę mieć. Bez Arberli sobie nie poradzimy na powierzchni. A te pierogi już się kończą. Coś jeszcze chciałem wziąć, młotek, żeby go nie tworzyć na miejscu. Możemy drewno wyrzucić. Miałem tu dużo młotków, kojarzę. Misiek, nie zasłonij mi proszę hammer. Dobra, idziemy sobie stąd. Do której godziny planuję stream? No ja myślę, że tak, no 20 dni to 2,5 godzinki. To 22.30 może do... 23 max, bo chciałbym się dzisiaj film jakiś zrobić. No już wymyśliłem, żeby wywalić drewno. Dziękuję za informację. Egzamin w walentynki. O Jezu, jeszcze sesję mieć. Nie zazdroszczę. Walcz, wojowniku, walcz. Ja już kończę te studia i szczerze tak się cieszę. To był chyba pierwszy semestr, w którym wszystko zdałem w pierwszym terminie. To jest w ogóle dla mnie szok. Na pierwszym roku chyba uwaliłem informatykę. Na drugim metrologię wykład. Na trzecim uwaliłem maszyny, teorię pola elektromagnetycznego, elektronikę i energoelektronikę. To 3 przedmioty, nie 4, bo TPE podwójnie, ale teoria pola elektromagnetycznego to jest najbardziej, najtrudniejszy przedmiot, z jakim się mierzyłem w życiu. A Misiek nie wyszedł z nami? Słuchaj ty, Dekielku. Chodź tu, Dekielku. No, na czwartym semie uwaliłem znowu maszyny. W sensie mówię, że o egzaminach, które zdałem w drugim terminie, nie? A w tym semestrze nic. Więc biorąc pod uwagę, że w trzecim i w czwartym uwaliłem maszyny, to można powiedzieć, że maszyny są moim nemezis. Okej, gdzie jest Misiek? On się tu gdzieś w dupie wsadził ciemnej. Okej, jest na mapie. Misiu. Chodź tu. Biegaj. Dziękuję. Zabiję was wszystkich. Albo i nie, bo kajtują, o co tu chodzi, nie wiem. Czekajcie, my powinniśmy inaczej. Dobra, inaczej zrobimy. Hello. Ktoś tu jeszcze chce kozaczyć? Nie, bardzo przyjemne, muszę wam powiedzieć. Jestem wielkim fanem tego rozwiązania. Okej, jeszcze tego typa. Ile on? On w ogóle nic nie jest obity. Okej. Ja się nie kłócę. Dobra, składaj się, typie. Dobra, chodź tu. Potrzebujemy cię, mistrzu. Czy to Freddy Fazbear? Definitywnie. Jak zastudię, to już nie będziesz student debil. Nie no, co ty? Zawsze będę studentem debilem. Pójdę specjalnie na długie studia, żeby móc się śmiać. A czym następny film? Ogólnie myślałem, nie wiem czy wypuszczać film o Roku Smoka, bo chciałem jutro wypuścić, nie, chyba jutro wypuszczę, żeby był trochę takim wypełniaczem. Tam trochę pośmieszkuję, zrobię jakichś pożarcików, kosmonaucików i będzie jako tako film. Ale co?
A my mamy blisko, bardzo mi miło z tego powodu. Mogłem sobie też wziąć żółty amulet, ale trudno. Ale następny film, który taki potężny, bardzo potężny poradnik, to będzie kajtowanie wszystkiego w Dunsterwie. I no, plan jest taki, że będzie miał 35 minut, bo kto by się spodziewał, jest dosyć dużo mobów. Przy czym przez kajtowanie wszystkiego, to nie będzie tak naprawdę wszystkiego, tylko to będzie clickbait jak zawsze, bo będzie bez bossów, bo jakbym miał tam jeszcze bossów zawrzeć, to by mi jeszcze wydłużyło film pięciokrotnie, nie? I na bossów zrobię po prostu drugi film i też będzie gituwa. Okej, okay. My musimy, tu będzie ogólnie dosyć dużo ognia, więc dobrze by było ten plecak wrzucić gdzieś tak daleko, tak żeby się na pewno nie sfajczył. Ty musisz tu być. Ja potrzebuję zasoby mieć na tego, na endotermiczne. To jest must have, zasoby na miecza. Chyba starczy, nie? Będzie dobrze, panie kierowniczku. Nie no, latarnia to must have. Ty i patrzcie, ile ja mam rzeczy i ja już nie mam na nic innego slotów. Dobra, zrobimy full miecze, gdzie się tu dupniemy. I już mamy dwa slociki. W sumie to nie, ale tak. Dobra, to też nie jest potrzebne, bo ona będzie dostawała rykoszetem. Chociaż nie, wezmę lepiej. Okej, część mieczy możemy wywalić. 3 i resztę. O, powywalimy. Dobra, i rano zaczniemy walkę. Nie ma co w nocy się z nią klepać. Będzie kolejna część serowskiego bossa, co nagrywałeś rok temu? Nie. Musiałbym mieć dobry pomysł, żeby się za to zabrać, a nie robię filmów, gdy nie mam śmiesznych pomysłów. Staram się nie robić filmów na siłę, nie? Może niektóre poradniki są trochę na siłę, ale cóż, mógłbym też nic nie nagrywać dla kontrastu. Sądzę, że w sensie, czy wszystkie są na siłę? Nie, znaczy na ogół jak robię jakiś poradnik, to też się czegoś dowiaduję. Nie, na przykład teraz właśnie się dowiedziałem, że Grazery od jakiegokolwiek materiału wybuchowego dostają full obrażenia, nie? Jakby to są takie małe ciekawostki, o których się po prostu nie wie. Dowiedziałem się, gwiazdy postaw, w sumie nie głupie. Dowiedziałem się tak, że słuchajcie, to jest dosyć według mnie ciekawe. Jak to było? Cholera jasna, jak to było? Że jak są bazy toperze, to one mają 25, tam chyba 30, nie, procenty na pewno pochrzanie, ale mają tam 33% szans na skrzydło, 66% na łajno, albo na odwrót, nie wiem. I to działa na takiej zasadzie, że one albo to dropną, albo to dropną. I chyba nie mogą dropnąć obu. To chyba były bazy toperza, albo jakiś, albo to był kret. Głaskonosy, ten z Lunar God to. I że niektóre moby mogą wam dopnąć oba, a niektóre dopną jeden wyłącznie. To jest dziwne strasznie. Kamienny grubas z jaskiń, czy mi się kujlał? Grubas z jaskiń. Kontebrusznym będziemy cisnąć, tak. Jakby no, najlepsze. Najlepsze, jedyne, słuszne. Dobra. Dziękuję za informację. Odpalamy imbę. Czy jesteście gotowi na imbę? Kto ma ręce, niech podnosi w górę je. Rolewski. Poprowadzicie. Możemy stać w niej. Płonie. Czego ona płonie? A, ja nie rzuciłem sobie tego. Burning Frenzy. Okay. No i pięknie. Ty, naprawdę strasznie wyeliminowało typialów. Przecież oni nie wiedzą, o co chodzi. I ciśniemy pyk znowu contribution. Żeby się tam palili dalej. Nie, oddaję strasznie. Ty, a może pomóż, co? Ty to taki, stoisz se wywalone absolutnie. Kogo by to obchodziło, żeby pomóc? No, pomyślał chłopiec. Dobrze. Pałujemy typy. Ty, a dlaczego one nie padły? Lol. Bo my chyba nie mamy zwiększonych, przez to, że nie mamy zwiększonych obrażeń. Super przegrzanie. A, nie wziąłem kamienia endotermicznego. Najmądrzejszy gracz Dunsterwa be like. A nie, czekaj, to nawet nie jest on. Dawaj, klepiemy ją. Oh well. No, robimy tak zwane przepakowanie. Nie siadło, nie? Teraz siadło. Tak, siadło. Podsiadło.
No nieźle dostają. Ona ci nie podpaliła, cholera. Czy się pali? Nie, nie pali się, cholera. Może mnie podpalić. Ale mi się na pewno już skończyło ten frenzy. Tak strzela. Okej. Ty łajzo. Podpalamy. Nie, żebyśmy korzystali z tych zwiększonych obrażeń, no bo zwiększone obrażenia na ogół to jest, nie wiem czy wy się orientujecie w tej grze, nie, ale to jest fajna rzecz. Okej. Okay. Fajnie by było dołożyć tutaj i wyzbierać embelki. To jest moje małe marzonko. Okej, okay, tutaj trzeba podpalenie zarzucić. Frenzy mamy? Mamy, tutaj widzę. Ty! A, mi się palił. Okej. Chodź tu. No, taki był plan, że będzie padać, nie? I ja nie wiem, po co ja to zrobiłem. O. Poczekajmy na wszystkie pszczoły, bo trochę chaos się zrobił. Ty, a dlaczego on wstał? Halo? Okej, może być. Ja może się będę healował. To nie mam healu. Wejdzie? Byłem bardzo debil. Uderza po raz enty. Chodź mi się. Ja nie wiem, czy ja mam zrobione bieganie. Czy ja mam gdzie biegać? Ty, oni też nie wiedzą, o co chodzi, jak się pali wszystko. Gitem jest. Dobra, zróbmy małe przepakowanie. Ty! Aha, bo zbyt dużo psychę sobie odnowiłem, tak ze mnie. Czekaj, muszę sobie psychę zbić, synek. Właściwie to nie synek. Ale uznajmy, że synek. Biegaj. Zróbmy może małe wyzbieranie embelków. A. Miecza, czy będziemy bliżej trochę trzymać. Nie, muszę embelków sobie nazbierać, bo ja w ogóle tych embelków mi się pokończyły. O, pięknie. Pyk, embelek. I znowu przegrzanie. Nie, bak kamienia termicznego to był 2IQ Gaming, ale nigdy nie stwierdziłem, że jestem najostrzejszą kredką w Bożym Pilniczku. Więc tak, weźcie się tu podpalcie trochę. Ty stawiaj to! Babo głupia. Nie uruchamiaj mnie, proszę. Nie uruchamiaj mnie. Może podpalimy. Może byśmy ty. No nadal nie wiedzą, o co chodzi. No muszę przyznać, że jest to odrobinę magiczne, jak one nie wiedzą, o co chodzi. Ale o co tu chodzi, możecie spytać. A ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Dobra, ty. Aha, to mi się... Nie, udało się. Okej. O co chodziło? Zapraszam do płonięcia. Uprasza się o płonięcie, drogi państwo. No, wszyscy są rozproszeni jak alianci w 45. Nie mam pojęcia, nie mam żadnej wiedzy historycznej. Rzuciłem aliantów po prostu. Ona nie płonie, nie? Okej, chyba dostajemy po mordzie. Taką dobinkę. Nie, musimy znowu sobie embelki wyzbierać. Dawaj embelk. A, pięknie. To jest fajny aspekt tej walki. Zróbmy sobie małe zbierańsko. Dołóżmy sobie jeszcze do ognia. Zjedzmy sobie coś. Nie bijcie mnie, jestem miły. Nie bijcie mnie, chłopaki. Piska. Oni też są strasznie poobijani. Dobra. Chyba jeszcze mamy nawet... Nie wiem. Frenzy. No nie, ten brak kamienia endotermicznego to była porażka. Najgorsza... Najmniej strategiczny pomysł tej wyprawy. To co teraz zrobiłem też było średnio mądre. Dobrze. Posiadło. No płonąć pany. Next faza. Ja może misia wypuszczę. Wypuścić Barabasza! Gdzie są moje miecze? Aha, nadal mam full. No tak, bo żyłem te pierogi jak powalony. Ale atakują ze wszystkich stron. Jak Łukasz Morskiego. Obława na młode wilki, obława. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Czy jakoś tak. Odpalamy. Ty, idealnie timingowo wyszło. Czy wy to widzicie? Wszyscy płoną.
A ja znalazł znowu. Może lepiej nie. Oj, Misiek się składa i siup. Złożył się chłopak. Ale miał dobre serduszko. Okej. Okay. My teraz... Ona próbowała podpalić, ale jej się nie udało w życiu. Znowu w życiu mi jej nie wyszło, znowu jestem sam. Ale dostaje straszny damage, ale ona się nie pali z jakiegoś powodu. Słuchaj ty, Wajzo, weź płoń. Nie tego. Płoń. Weź się pal, dzięki. Bardzo mi... Oj, zleciały się. W sumie moglibyśmy wykorzystać jeszcze tego spela. To by było fajne chyba dosyć. Żeby tam nas z nim go rzucić, nie? Jeszcze takie pozytoperze się palą. Nie, ale szczerze, bo to jest taki... Nie no, w sumie mieliśmy wciór pierogów, może powinienem zamknąć mordę. Ale chciałem powiedzieć, że bardzo taki spokojny gaming my tutaj uprawiamy. Jakby... Kurde. Spalno ci, Dela, utopia. Ejka, co tam słuchać? Nie żyje. Tak miało być! Tak właśnie miało być! Nie, na Big Wim bardzo, bardzo fajna postać. Szczerze to jestem zachwycony. Okej, okay, my musimy teraz... Nie, chyba sobie weźmiemy te żelki definitywnie, bo my mamy farmę, więc przerobienie tego w żelki nam zajmie 3 minuty, a bardzo nam przyspieszy przyszłość. Co? Bardzo ułatwi nam w przyszłości. Też jeszcze musimy te embelki niestety wszystkie pozbierać. One zdychają gdzie się da. Ja widziałem, że tam ktoś radził w jakimś filmie odnośnie właśnie tej walki, żeby podczas samej walki zbierać te embelki, ale nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy pomysł, bo jakby tego jest dużo, one są rozsiane, ciężko jest jakby to zrobić dobrze, a równie dobrze można po prostu, no właśnie, przygotować więcej. Jakby nam przygotowanie tego więcej dużo naprawdę nie zajęło, bo my mamy to wszystko z biomu pszczół. Nie, my pająki farmiliśmy i pajączek królowe. Fajnie by było, żebyśmy my rozstawili w ogóle wioskę pająków gdzieś. Ja myślę, że wioska pająków bardzo nam odda, bo widzieliście, jak my możemy łatwo farmić Willow, pająki, nie? Jeszcze tam jakby jakiś contribution zrzucać, znaczy to podpalenie obszarowe, no to też by oddało. Nie, ale my zaczęliśmy walkę z dwoma stakami i wychodzimy z jednym. Nie no, koszty zerowe i tak. Taka chaotyczna, a dużo też tankowaliśmy. Ale też z drugiej strony, to że my straciliśmy dużo życia, to był wynik tego, że my nie mieliśmy marmurowej zbroi, tylko normalną. Przez to straciliśmy, znaczy turecytową, przez to straciliśmy tego życia dwa razy więcej, nie? Trzeba o tym pamiętać. Dobra, jako tako nie, wszystko wyzbierane. Nie jako tako, elegancja Francja Dawidy Bankowe. Więc. Schodzimy na dół. Czy my jeszcze chcemy skoczyć na pustynię? Moglibyśmy teraz skoczyć na pustynię i zrobić... I na bagno i zrobić sobie od razu banding wrapy, bo niestety przez... A, mamy bagno, mamy wszystko pod ręką, cudownie. Bo chcielibyśmy być po prostu, mieć na starą babę rzeczy. Tak, banding wrapy, sałatkę, wiecie o co chodzi. Willow plus Wendy, free queen. No, w sumie trochę tak. Jakby ciężko tu podejść w ogóle. A taka może Willow jako właśnie ten... Dodający chaos. Wiecie, kto teraz będzie fajny? Willow i Wickfried w sumie. Bo jakby teraz można jako Willow podpalać całą armię mobów, a Wickfried daje wszystkim odporność na ogień, dzięki czemu... Chyba ktoś to mówił już, a ja się to wyśmiałem. Odnoszę takie wrażenie, że coś takiego było. Nie, ale widzę tutaj bardzo fajną synergię właśnie. Nie? O! Oj, bratku, Hogarth przeturlał 10 zł. Okej. Okay. Proszę bardzo, jaki elegancik pod kołnierzykiem przy DST siedzi. Jedyna czysta koszulka, to nie jest elegancik. To jest brudas. Brudas. Nie no, w sumie to nie. Ale trochę tak. Psy? A to psy! Dobra, ja się zastanawiam, o co chodzi. Ale co tu chodzi? Dobra, bardzo Dobra, tak zrobimy. Co mnie dziabiesz, jak się palisz? Słuchaj, gówniaku. Chodź tu. Dobra, możemy tego dojechać. Chodź tu. Super, jeszcze Antlion. Nie no, jasne. Absolutnie, bez problemu. Chodź z tym psem. Dziękuję. Dobra, jeszcze Antlion. Które figurki uważasz za lepsze? Wilsona czy Maxwella czy Funko? Znaczy, według mnie Funko popy są bardzo brzydkie, więc te nowe sądzę, że są lepsze.
Ale to nie dlatego, że one są jakoś dużo lepsze. Są trochę lepsze według mnie. Ale no czekam na te. Czekam na te nowe i to już myślę. Nie, to w sumie oni mówili, że to będzie w maju? Na august, w kwietniu chyba, ale to były widełki miesięczne, tylko nie pamiętam właśnie, które miesiące były uwzględnione w tych widełkach. Okej, bo ja coś jeszcze chcę. Ja chcę jeszcze kaktusy wziąć od razu, żeby móc ugotować to bagno dla kebabki, żebyśmy to też mieli, słuchajcie, już z głowy. Możemy młotek wyrzucić. Młotek to nie jest, wiecie, aż taki ważny przedmiot, już nie jest nam potrzebny. To skończy burszczę spalenie. Kombustyn. Jak ty to mówisz? Combustion. Jak to się wymawia? Combustion. Combustion. Nie, nie brzmi mi. Bez kitu. Jest jak mówisz. Ja zamówiłem sobie Maxwella. No ja zamówiłem obie, ale mój portfel zapłakał. Ukląkł i błagał o litość. I no, cóż mogę rzec. Było to zamówienie, absolutnie szczęściło mi konto. Od 21 kwietnia. Mriempel przeturlał 1 złotego. Daje donatę, bo trochę cicho z donatami. Tak, o. Znaczy, wiesz co, teraz jest trwa regeneracja posylwestrowa. Ja zauważyłem, że ogólnie jak jest taki duży stream, podczas którego właśnie ludzie są chętni do wysyłania donatów, to potem jakby jest potem przez to cisza, nie? I nie mówię tego tutaj jako żadna taka... fonty, po prostu to jest moja obserwacja. I no, jakby wiele razy myślałem sobie, no już przestali dawać donaty, już nie dostanę żadnych pieniędzy, a potem pojawiał się Matonox, potem pojawił się Hogout, którzy w ogóle pobili rekordy wszechświata, nie? Więc jak nie teraz, to za miesiąc, kocham życie youtubera, dostaję za darmo pieniądze, jest 10 na 10, a ja tyle aż tego nie potrzebuję, więc nie będę aż tyle tego zbierał. Dobra, pójdziemy teraz odłożyć itemy i potem jeszcze rozwalimy sobie Antliona i zrobimy jeziorko staw. Dlaczego to zrobimy? No żeby, wiecie, gogle się mogą przydać, jakbyśmy w ciągu następnego roku ogarnęli już faktycznie te CLS czempiona. To się może po prostu przydać, więc lepiej to załatwić. Parasolkę napraw, bez kitu. No właśnie, Willow sprawia, że pieśń, nawet nie powiedziałbym, że jest ok, tylko że ma jakieś zastosowanie, bo wcześniej ta pieśń... No nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było jakoś, żeby to było warte, bo jedyne przypadki, w których podpalenie ma sens, czy może nie jedyne, ale jedne z nielicznych, to na przykład wtedy, gdy my wykorzystujemy właśnie, gdy robimy bishopów ogniem, nie, żeby na nas nie pluli, no to wtedy to ma sens, ale też my nie zdążymy w ogóle naładować tej pieśni, to jest po prostu za mało użyć, żeby to miało rację bytu. Kombaszczyn. Kombaszczyn brzmi jak... O Jezu, prawie się zabiłem. Kombaszczyn brzmi jak miejscowość w zachodniopomorskim. Więc... Kombaszczyn! Albo po prostu kombajn. A się oplułem. Ty, ale ładny jest ten skin. Ten tutaj... Co to jest? Szmaragdowy kolor. Tak mi się strasznie podoba. Sądzę, że pasuje do... Jest git. Jest gitem bardzo zdecydowanie. Okej. Okay. Trzaskamy żelazki. Chcemy też jeszcze od razu zrobić sałatkę dla starej baby. Combustion. Do każdej figurki ma być unikalny skin, ale pytanie, czy to będą fajne, piękne skiny jak Funko Popach, czy klej oskamują i... Nie, jakby oni mówili, znaczy czytałem wątek właśnie na temat tych skinów do figurek i właśnie ktoś się pytał, czy to będą właśnie, czy nie będą dawać losowych skinów. I nie wydaje mi. I tam pisali, że oni nad nimi pracują, więc to, że oni pracują nad tymi skinami, sugeruje, że będą one nowe. Nie, jeżeli dadzą nam absolutnie to samo, to ja bym się czuł oskamowany, ale trzeba pamiętać, że Clay już kiedyś tak zrobiło przy swoich merchu. Oni zawsze przy merchu dają skin właśnie. Niekoniecznie taki do handlowania na rynku Steam, ale jakiś skin typu właśnie... To jest w ogóle inna klasa. To nie jest Loyal, tylko to jest jeszcze jakieś, one się nazywają. I właśnie dawali te skiny na ogół, ale Kawia kiedyś właśnie kupiła, wpisała kod i dostała jakiś plecak z Piffy fioletowy. Wyobrażacie to sobie? Dla mnie to jest hit nad hity po prostu. Proszę się odczepić od zachodniopomorskiego. Kocham zachodniopomorskie, co wy? Nie no tak, chciałem po prostu podać nazwę, zadupia,
Dejcuję. Nie krzyczcie na mnie. Okej. Ja chyba wyłączę sobie te części na ziemi, bo już mnie wkurzają odrobinę, no tylko na laj. I żeby one jeszcze mi w menu nie... Nie, chciałem narzekać, że menu też się trzęsie, ale jednak się nie trzęsie. Okej, ja chcę jeszcze to. Możemy teraz wytworzyć to. Cudownie. To możemy odłożyć. Jezu, włosk. Chcecie zobaczyć rare event? Stopił się. Zmarnowane. Ale widzieliście kiedyś, żeby się stopił wosk? Ja chyba pierwszy, nie, może drugi. Nie wiem, który raz widziałem. Kto to wie, ja nie. To możemy odpiąć i sobie przypniemy tutaj. O, ty... Czekajcie, trwa nadal Winterfist, czy nie trwa Winterfist? Nie, no nie trwa. To o co tu chodzi? Halo, Kaltus? Ale animacja. Według mnie najpiękniejszy skin jest Tesla. Oj, tak. Nie, jakby... Cena jest adekwatna do jakości. To ja, ktoś mi mówi, żebym naprawił, a ja tak jedno muszę wrócić do bazy, żeby naprawić. A przecież ja mam ze sobą saving kita. Przepraszam, droga osoba, która mi o tym mówiła. Wykazałem się bambizmem. Tak, nie dodałem 2 do 2. Nie, to jest ta skrzynka... Kurde, brakuje mi drewna do szczęścia. A musimy lecieć na Antliona, nie mamy za dużo czasu. Okej, zróbmy najpierw porządek w EQ. Drewno mogę przestać nosić, bo nie mam na to slotów totalnie. Paliwo też chyba mogę przestać nosić, bo nie mam żywych kłód. Trochę to rozwiązuje trochę problemów. To musimy mieć. Wyrzuć. Kombaszczyn. Czy ja zapamiętam? Nie wiem, czy ja to zapamiętam. Kombaszczyn. Nie, weźmiemy jeszcze jedną, bo chcemy rozwalić Antliona. Ja się szczerze mówiąc, próbuję nadrobić swoje braki, jeżeli chodzi o wiedzę w języku polskim. I ja całe życie źle mówię. Jak mówię o dwóch osobach płci męskiej, to używam oboje zamiast obaj. I to jest notoryczny błąd. I cała rodzina non-stop mnie poprawia. Obaj jebany deklu, nie oboje. A ja cały czas to mylę. I dzisiaj w końcu złapałem agro na to. I spróbuję się nauczyć mówić jak człowiek. Żeby wypleniać te błędy językowe. Też ostatnio zacząłem zwracać uwagę, jak piszę scenariusz, żeby nie pisać okres czasu, bo okres z definicji jest czasem, więc jest to pleonazm językowy. Czy pleonazm może być niejęzykowy? Nie wiem. Nie ma sprawy, kolego. Pozdrawiam cię, Plutko. Crafting ci zapisało, no. Dziwne. Jak zrobisz na świecie coś z Winterfist, to zawsze można w tym świecie robić. Nie wydaje mi się, bo zauważ, że nie możemy postawić choinki, nie? Jakby, gdzie to jest? Chyba, że to tu było. Nie, no nie ma choinki. One na ogół czasami znikają, czasami nie. O. Ja, patrzcie, to tutaj jest. Ażbym wszedł na swój główny świat i zobaczył, jak to wygląda z ciekawości. Okej. My będziemy chcieli wziąć ze sobą silk i żeby jeszcze wykraftować wędki, bo może się tak zdarzyć, że no nie dostaniemy, nie siądzie nam łowienie. My chcemy jeszcze, zróbmy tę sałatkę i ją zbandlujmy. Co ja zrobiłem z tymi? Ja je wsadziłem sobie, kurde, w poślady chyba, bo ja tego nigdzie nie widzę. Nie wiem po co nam tyle tej sałatki, ale jasne, czemu by nie. Kababka będzie zachwycona. Zjemy kaktusa. Du. Nie robiłeś choinki na tym świecie. Aha, Kasper, masz rację. Przepraszam, pomyliłem się. I poprawiam sam siebie 2 sekundy później. Co? Ja mam największe, że piszę za... Że piszę zamiast jest napisane. A to też! To też mi się zdarza, ten błąd językowy. Ale no cóż, błędy się zdarzają. Jesteśmy tylko ludźmi. I'm only human after all. Moglibyśmy jaja? Czy on tu zawsze kima? Czy on za dnia nie kima? Powiedz mi, czy ty jesteś... Kurde, nie wiem jak się nazywał szef Korei Północnej. Prezydent? Władca? Monarcha? Cesarz? Prezydent? On Kim Jong-un jest prezydentem Korei Północnej? Zwątpiłem. Nie jestem pewien. Ale kimasz czy nie kimasz? Właśnie to jest puenta do wcipu. Mego. Ty nie jesteś człowiekiem, jesteś studentem. A, dyktator. No, i wszystko jasne. Aesarion jest dyktatorem z definicji? Jak on się tytułuje?
Bo on się na pewno jakoś tytułuje i myślicie, że on się tytułuje dyktatorem? Kim? Jak to się... Kim je? Aha, jest sekretarzem partii. Dobra, ma sens. Okej, okay, co my chcemy zrobić teraz? Wodzem? No, wódz też by pasował. Dobre, pomarańczowe. To my chcemy jeszcze powandlować. Żeby to było na później, to w sumie możemy zrobić takiego ogólnego banding wrapa z całym żarciem, które tutaj jest nam zbędne, a które fajnie by było, żeby tak na przykład nie zgniło. To możemy zeżreć, to weźmiemy sobie do żarcia, to zbandlujemy, bo to no, po prostu będzie tu leżeć i szkoda, żeby zgniło, nie? Dobra, to już chcemy skończyć korzystać z lata, więc lecimy. A, możemy żelki w sumie też przestać nosić. To też jest nam raczej niepotrzebne. Dobra. Ile udepoinów na Cap Kinga na Wandzie? Na Wandzie to mało. Bo Wanda ma dobry damage. Z dwa to, znaczy może jeden wystarczył, ale dwa są bardzo bezpieczne. A to też nie jest dużo, jeden a dwa udepoiny. Kim jest kim? Moim starym du. Aha, Korea Północna nie ma głowy państwa jak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ostatnio na jakiejś prezentacji ja właśnie opowiadałem o historii elektrowni atomowych w Polsce. Nie? I właśnie był moment, w którym powiedziałem... No i wtedy przez to, że był PRL, jeszcze byliśmy pod... Puentą jest to, że właśnie powiedziałem bardzo szybko jeden po drugim ZSRR i PRL. Milo, to moja żona przeturlał jeden złotego. To jest cały dowcip, nie mówię. Obój to taki instrument, śmiać. To znaczy, że oboje to wiele obojów. Hanesz my mindę. Czy mogę czanagę twoi mindę. Kombaszczyn. Nie przyszło mi powiadomienie na telefonie i się spóźniłem najgorzej. Nie, ale zauważyłem, że ogólnie jak jest jakaś treść na kanale, która nie budzi się takim dużym, nie ma takiego dużego zainteresowania, to YouTube lubi sobie potrolować i przestać, no, wspierać, nie? Aha, ja przecież złota nie wziąłem ani pikskinów, okej, student debil. Robimy szybki tył zwrot. Kim to w pewnym sensie jest monarchą, bo jego rodzina rządzi krajem. No w sumie tak, bo jego stary rządził, nie? Coś takiego było, że jego stary rządził. Ale ja szczerze nie znam za dobrze Korei Północnej. Znaczy oglądałem kiedyś kanał Pozdoskar LD i polecam wam bardzo serdecznie, jeżeli jesteście ciekawi. Bo tam właśnie prowadzący Emil jeździ sobie i no właśnie mówi, jak to się żyje w tym kraju, nie? Jakby jest całkiem przyjemnie się to ogląda. Jakby tak trochę inaczej się na to patrzy po obejrzeniu tych jego vlogów, no bo kurde, to też są wtedy ludzie z taką, wiecie, twarzą ci tam mieszkający, nie? A nie takie bezmyślne marionetki wtedy. A bardzo łatwo jest dehumanizować człowieka, którego się w życiu na oczy nie widziało. A dehumanizacja to chuj i cipa. Nie dehumanizujmy ludzi, drodzy państwo. Kim Il-sen, on jest trzeci? A, dobrze wiedzieć. No, dzisiaj na streamie z Don Sterwa rozmawiamy o politycznej sytuacji Korei Północnej dzięki Filip i Łopatka. Więc no, streamy jak zwykle w formie. My mamy. Ile my potrzebujemy pikskinów? Dwie sztuki? Ha, i my jeszcze potrzebujemy maszyny nauki. Git bardzo. A żeś mi zgasił? Który mi zgasił? Chwilę, to zróbmy najpierw. Najpierw modne gogle, bo właśnie to jeszcze maszyny nauki. I to wymagało pikskina, nie złota. Jestem całkiem pewien, ale jeżeli ktoś wie, że... A mogę po prostu wpisać. Desert, goggles. No właśnie, jeden pikskin jest nam potrzebny. Ciekawe, czy te skiny z początkowych figurek będą loyal, jak na początku skiny z Funko Popów, czy jednak elegandy. A na początku były loyalkami? A w ogóle bardzo mnie zdziwiło, jak się dowiedziałem, że skiny z Funko Popów są tradable. Tradable. O, nie zasajmy się tym angielskim. Coś mało ludzi? No tak to jest. Znaczy ogólnie zauważyłem, że Willow nie budzi zbyt dużego zainteresowania wśród ludzi. Nie? Jakby to też było widać na samym pierwszym streamie, bo przecież pierwszy stream z Wickfried on zrobił. Nie zdziwiłbym się, gdyby tam było stałe 250 osób. Natomiast na pierwszym streamie z Willow on... Ta frekwencja wzrosła przy Rushu Ruin tym początkowym do 200, ale potem spadła poniżej, tak do 150 nawet wylądowała, nie? A pierwszy stream z danej serii zawsze się najlepiej ogląda.
A im dalej, no to jest spadek formy. I właśnie ten spadek formy jest, no, procentowy, nie? Jakby procentowo do początkowego zainteresowania. Uważam was za fajne community. Znaczy, wiesz, to jest bardzo specyficzne miejsce, mi się wydaje. Jakby są fajni ludzie, ale w każdej grupie się zdarza banda debili. Jakby nasze community nie jest inne. Tutaj też jest banda debili. Ale słuchajcie, nie wszyscy mogą być mądrzy. Gdyby wszyscy byli, gdyby nie było bandy debili, to jakby byłby nowy poziom minimalny, intelektualny, uważany za normalność i wtedy ci, którzy nie byliby debilami, jednak byliby debilami. W sensie ci po prostu niżej, nie? Brat się ubazowił w ruinach, skam, nie widzę bossa. Jest, no. Ubazowiłem się w ruinach, jest. Jakie to uczucie być studentem, wiesz co? Ja pamiętam, jak ja byłem w zerówce. Ja patrzyłem wtedy przez okno zerówki i tam było boisko szkolne. I na tym boisku szkolnym chodzili ludzie z podstawówki. I oni mi się zawsze wydawali tacy starzy, dorośli, po prostu ludzie, którzy już jedli chleb z niejednego pieca, którzy mają doświadczenie życiowe, nie? Ja teraz idę przez to samo boisko szkolne, czasami, w sumie nie szedłem tam w ściule, ale wiecie, o co chodzi, jakby teraz tam są same gówniaki, więc jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy ja się czuję jakkolwiek dorosły, dojrzały? Nie, absolutnie. Pomimo tego, że mam już za sobą rok prowadzenia działalności gospodarczej i płacenia podatków, trzeci rok dosyć poważnych, no może nie poważnych, dosyć poważnych studiów. Takich o, takich dla studenta debila idealnie. Jakby można by pomyśleć, że mam jakieś doświadczenie. Nie, absolutnie się nie czuję, jakbym miał doświadczenie życiowe. Jakby nie wiem, czy jest punkt, w którym myślisz sobie, jestem dojrzałym człowiekiem, mogę wnosić swój wkład do społeczeństwa najlepiej jak mogę. Myślę, że zawsze się czujesz jak pajacelka. Spakuj te paczki. Nie głupie w sumie, nie głupie. O, niespodziewane. Poza tym, come on, ja się kręcę zawodowo na krześle za pieniądze. Znaczy kiedyś się kręciłem. O, pięknie, dziękuję osobo. Ale siadło jak podsiadło. Nie mogę. To już mamy Fajland w sumie z łowieniem. To bez sensu tworzyłem tę wędkę. Nie, w sumie nie, bo i tak bym musiał, bo maszyny bym nie miał, nie? A, nie mamy kamienia endotermicznego, beka. Czy on jest w psach? Ja pierdzielę, on w psach siedzi. Chłopie! Chłopie! Ty jełopie! Co ty żeś zrobił? Co ty żeś zrobił, synek? Takiej pajacelki to ja dawno nie widziałem. Będę krzyczał. Najlepsze danie robię, no chyba fish sticky. Czy płacisz za zupki chińskiego szówkami wyciągniętymi z fontanny? Jestem studentem. Powinien spytać, ile razy w tygodniu tak robię. Więc podnosimy poziom streama. Czy wiedziałeś, że przez stosunkowo bliskie ułożenie się Saturna oraz Jowisza środek masy Układu Słonecznego został wyciągnięty poza Słońce do 2027? No to słyszałem nawet. Że to jest dziwne, że to słyszałem. Że jakby środek Układu Słonecznego, środek masowy nie znajduje się w Słońcu tymczasowo. Ale myślałem, że to był quick time event, a to faktycznie to jest taki long term. Ciekawe. Astronomii? No w kontekście kosmosu to nic. W sumie możemy psami się władować. Znaczy odpalić miśka, nie? Żeby on się tam zagrował na te wszystkie psiaki. A potem jak się odpali misiek, to my walniemy tam combustion. Nie, w sumie to nie. Walniemy tego Lunar Flame'em. Jest. Dobra. Kamienie mogę zostawić do chłodzenia. Jezu, 5 stopni Celsjusza. Cudownie. Nie, to poczekamy może do rana, co? Tak, zdążymy w nocy. Znaczy, nie ma co w nocy się tam wbijać. Nie ma co. Kręci się na krześle, a studki zerka na łóżę za pieniądze. Jest. Serii sensowe jeszcze dziwnie się antlają zespił. To nawet nie pamiętam. W skrócie oznacza to, że słońce krąży wokół niebie. Tak, rozumiem. Rozumiem. Ha. Biorąc pod uwagę długość trwania orbity i Saturna, Jowisza to nie jest wyjątkowo długo, TBH. Trzeba tylko wybrać leczenie, które nie daje... Co? Lubisz 11 i 30 lat? Kurde, sanity. Sosa. A, musimy sobie obniżyć, bez kitu. Obniżajmy sanity, drodzy państwo. Czekaj, czy ja mogę jakkolwiek podnieść poziom streama jakimś inteligentnym komentarzem? Nie, nic mi do głowy nie przychodzi, obawiam się. Dokąd idą Litwini? Całą noc myślę. Nie, to przecież nikt nie zrozumie tego żartu, nie ma co go nawet cisnąć.
kiedy OnlyFans, stupek, będę założę OnlyFansa i będę tam wrzucał same kręcące się wiatraki. To jest mój plan życiowy. Nie, a tak poważnie, to tak sobie myślałem o pracy magisterskiej i ja nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. A, bez kitu, może najpierw inżyniera zrobię. I właśnie nie chcę go zabijać. Nie wiem totalnie, co ja mam zrobić na tę pracę magisterską, bo przecież... Inżynierską, a! Bo przecież co ja mogę zrobić? Jeżeli idę na specjalizację mechatronika, to wypadałoby coś z mechatroniki, czyli z kręcących się maszyn, ale problem jest taki, że jestem bambikiem bez fałdolców, jeżeli chodzi o ten typ rzeczy. Zespił się w samym środku tej fortecy psów. Ja pamiętam, że na serii dystansowej mieliśmy w ogóle psy i tam ustawiliśmy w pobliżu chyba nawet domki świni klików, nie? Coś takiego było, jakieś silniki. No, silnik trzeba będzie zbudować. Czy widziałeś, że w twoim oku jest tak zwana ślepa plamka, czyli martwy punkt, który jest tak naprawdę nie widzisz, a mózg wprowadza korektę do widzialnego przez ciebie, bo zamiast zrobić ten... O! To nawet ciekawe, nienawidzę gry. To ja mogę dorzucić ciekawostkę... A, który jest dookoła tego punktu. To ja mogę dorzucić ciekawostkę, że część receptorów odpowiedzialnych za postrzeganie światła nie służy nawet do... Znaczy za odbieranie światła nie służy nawet do tego, by faktycznie... widzieć, tylko służą do regulacji cyklu dobowego. Jakby to jest jakiś tam procent tych wszystkich tam, wiecie, pręcików, czy co to tam jest. Tam jest podział jakiś, ale ja go nie pamiętam, sorry, jeżeli ktoś jest... Ty, synek! Ty się... Dobrze czujesz? Co ty robisz? Co ty robisz? Zastanów się nad sobą, nie rób tego, co robisz. No tutaj... Ty, kozy za frujko! Ale fuks. Dobra, zróbmy może teraz... O, ty ile tego? Ściągnijmy może na wszystko w Berniego i walnijmy laserem. Dank przeturlał jeden złotego. Laser. Pozdro. Pozdrawiam serdecznie również. Dobra, fajnie nawet. No, spróbujmy rozwalić po prostu wszystkie psiaki, skoro gramy Willow, która jest strasznie OP. To jest mój pomysł. No bo ja nie chcę, żeby tu był pożar. Ja nie chcę pożaru. Wyłącz pożar, proszę. Nie, fajnie, fajnie, nawet oddaję. No i tak coś jeszcze, jak tam, co pan wiesz, bo nie, ty będziesz chyba bezużyteczny, mi się wydaje, na samego Antliona, nie? Nie nadasz się, synek. Okej, okay. Hej chłopaki, co tam? No chodź, chodź, bijemy psiaczki. Jak możemy jeszcze podnieść poziom streama? Ktoś ma jakieś ciekawe ciekawostki? Kiedy live z gry... Kiedyś... A, z Voltoxem. Zresztą no jak dostanie swoje drzewko najprawdopodobniej, nie? Ale bagno na tej oazie, nic nowego. Bo bym się... Dobra, nie, wyczyściliśmy. Zajęło nam to szybciej niż się spodziewałem. Co, klepiemy. Klepiemy, drodzy państwo. Mhm. Mój ulubiony film. Ja jestem wielkim fanem, szczerze mówiąc, starych polskich komedii. A nie dziwiłby się, gdyby to coś było z... Zapomniałem, jak się mówi kwarantina. Sorry. Dobra, anyway. Hej. Sexy boy. My chcemy mu wywalać spelami? Chyba nie. Chyba mi się wydaje, że walenie spelami to jest głupota. Czy ty przekierujesz faktycznie jego agro, czy nie? Synek. Ja on bije damage. Bardzo miło z jego strony. O, zwalił to. Też spoko. Ty, kogo bijesz? Zastanów się, nie rób tego, co robisz. Bardzo mi się podobał film Symetria. Sądzę, że zrobił na mnie on olbrzymie wrażenie, szczerze mówiąc. Chociaż Bękarty Wojny z takich bardziej prostych filmów, komedyjek, super sprawa, tak samo... Ogólnie wszystko od Quarantino, którego nie umiem z jakiegoś powodu wyartykułować w poprawny sposób. Coś czuję, że to źle mówię, ale jestem fanem, muszę przyznać. Aż chyba bym sobie chętnie po streamie obejrzał Nienawistną Ósemkę, bo widziałem ten film tylko raz. A pamiętam, że też był na poziomie. Ale no, Pulp Fiction, no kurde, to są tak dobre filmy. To się dobrze ogląda po prostu. Czy my nie chcemy może jakiegoś kolca? Nie, uciekł, to jest w cringe. Quentin Tarantino, tak, Tarantino. Quarantino, nie, bo w komiksie Kaczora Donalda chyba był Quarantino kiedyś i mi siadł na łeb. Komiksy Kaczora, czytałem za młodu za dużo Kaczora Donalda i siadł mi na łeb, definitywnie. Dobra, aha, my nie daliśmy mu korony. Nic z nas. Znaczy w sumie ze mnie. Nie będę was w to wciągał. W moje błędy. McDonald's nie zarabia na jedzeniu, tylko na ruchomościach. Co ty gadasz? O, to jest... A chyba kiedyś o tym słyszałem.
Siema Skinex. Siema. A co polecam? Szczerze jestem bardziej serialowy, jeżeli chodzi o filmy. Bardzo mi się podobał Punisher od Marvela. Ogólnie ten film Marvel miał przed jeszcze tam tą fazą, w której wrzucił ten She-Hulk. Była faza, w której robił w ogóle inny typ seriali, bardziej takich brutalnych. I one na ogół były gówniane. Ale tam się podczas tego, w tym łajnie zagrzebanym, jest ta jedna perełka. I ta perełka przez to łajno, które jest takie obrzydliwe, ona błyszczy. Ona ma taki kurde poziom odbijania, niesamowite. Mówię o Punisherze serialowym. Pierwszy sezon to jest cudo. No, cudo, to się po prostu dobrze ogląda. Wszystkie wątki mają sens, wszystkie wątki są dobrze poprowadzone. Villan jest taki, że rozumiesz jego motywację, widzisz jego degradację jako człowieka. To jest, no, cudowne. Jakby jest oczywiście tam trochę głupot, jak na przykład to, że Punishera się cholera nie da zabić i on, wiecie, przyjmuje jedną, drugą, trzecią, piątą kulkę, ale i tak to się dobrze ogląda. Nie, no przyjmował sporo kulek. Chociaż w Sin City było bardziej, że przyjmowali dużo kulek, bo tam, kurde, Bruce Willis, aktor, który był grany przed, nie, Bruce Willis grał w Sin City i tam właśnie przyjmowali dużo kulek, ale też bardzo mi się podobało Sin City, sądzę, że klimat, kolorystyka, bardzo dobrze zagrane. Daredevil mi się nie podobał, sorry, jakby poza sezonem z tym Punisherem, ale tak poza tym, mamy już kaktusy dla kebabki, Pamela Dziano. Więc teraz w sumie przygotujemy sobie Shadow Pieces, a następnie możemy zacząć myśleć o kebabce, nie? Kolorystyki tam nie ma. W Sin City? Nie, właśnie jest, bo... Okej, lol, dla tych, którzy nie słyszeli nigdy o Sin City. Cały film jest czarno-biały, poza niektórymi postaciami i na przykład postaciami, które są w jakiś sposób ważne dla bohatera i właśnie one wtedy są kolorowe i one tak fajnie wtedy kontrastują, to jest... No nie wiem, kolorystycznie tak mi się podoba ten film. Chociaż no jest oczywiście bardzo brutalny. Ale w sumie to jest, akurat muszę przyznać, że jestem fanem. Jestem fanem brutalnych filmów. Na przykład The Boys jako serial też jest brutalny i nie polecam nikogo, kto nie ma 18, bo to co się tam dzieje, to jest takie. A Boże! Straszne rzeczy się tam dzieją. Ale no. Miłość, śmierć, roboty też mi się. To też jest 18+. Kurde, dlaczego mi się takie dobre seriale podobają? Znaczy tylko dlaczego takie 18+ seriale mi się podobają? Taki nie 18+ serial, który mogę wam z czystym sercem. Nie wiem. Co jest takiego zajebistego? Kurde, Punisher tam się szczelają. Gdzie się nie szczelają, a jest dobry. A miłość, śmierć, roboty. Nie, tam mają dużo góry bab. Żadnych bab. Nie wiem. Psy po chińsku? Czym są psy? To skoro Clay wróciło do sprzedaży, wyprzedałem pleszaki jak czarny często, to mogliby przywrócić Funko Popy, bo tak bym przytulił Wilsona. Znaczy, dla mnie te ich są za drogie, są zdecydowanie za drogie, ale no Wilsona chyba to by nie chciał. Dobra, już nie będzie teraz nam przegrzanie raczej wkurzało, więc to możemy wywalić, Co tu robi jajo? Zamierzam cię zjeść jajo, ale jajo. Malczy top 3 ulubionych kaskówek ever. Czy kot Lajo? Przecież kot Lajo był słaby. Znaczy widziałem 3 odcinki mi to... O, plebania! Cudownie. Będę się uczyć. Plebania to był banger. Dobra, to w sumie możemy od razu chyba myśleć już o... Nie, najpierw skończmy z Shadow Pieces. Więc na Shadow Pieces potrzebujemy siodło bizona. Znowu nie mamy Buffalo Bull, Dice of Cringe. A my mamy na powierzchni. Dobra, to musimy się przelecieć na szybkości po... ogarnąć siodło bizona, nie? I potem będziemy robili wożenie, bo my nie mamy jako Willow żadnych fajnych alternatyw. No, trzeba to zrobić ręcznie, po staropolsku. Użyłeś specjalną główkę na ten gameplay i jej nie używasz. Słuchaj, nigdy nie uważałem, że jestem najostrzejszą kreską w Bożym Pierniczku. Afterlife... O, widziałem Afterlife. Znaczy, ja nie lubię trochę tego aktora, znaczy komika, który tam grał. On mi się zdaje taki edgy. Ja wiem, że on jest bardzo lubiany i to może być kontrowersyjna opinia. Ale dla mnie on jest zbyt bezpośredni w swoich dowcipach, bo właśnie jego kreacja, jego cały w sumie, powiedzmy jego, może nie cała kariera, ale z tego co ja widziałem, jeżeli chodzi o tego aktora, to on leci na takiej kontrowersji i że mówi po prostu rzeczy, nazywa je takimi, jakimi są, ale nie zawsze należy nazywać rzeczy takimi, jakimi są. Takimi, jakimi są. Nie umiem mówić już, dzień dobry. A ja muszę zabić bizony ręcznie, cholera jasna. W sensie chodzi mi o to, że no...
niepotrzebnie jest wulgarny. O, w ten sposób. Ale no, gatunek muzyczny, ulubiony. Ojoj. Obawiam się, że pastisz będzie bardzo wysoko, bo bracia Figo Fagot są w moim życiu od 2020, może nawet wcześniej 18. Cały czas ostro lecą z głośniczków. Paweł Połać i Bartosz Walaszek. Kocham was, chłopaki. W sumie chłopaki, oni są już starzy, mają prawie 50, tym nadal tego nie zlutowaliśmy. Beka, możemy sobie przyjść po Bifalu Ula, dzień dobry. Ale więc no, to jest zdecydowanie topka dla mnie, życiowa. Typowy pastisz. I co jeszcze jest dobrego? Ty, a my możemy to ładnie... Ale fajnie, że nam się to trafiło. Przecież my możemy tutaj zrobić teraz takie rzeczy. Słuchajcie, my teraz pik i otwieramy skrzynkę. Ha! Żałosne, co ty mi tutaj dajesz? Cudownie. Widzieliście jakieś takie rzeczy? Ty, i tu jeszcze deski wypadają. Ciekawe. Czyli część zawartości skrzyni wypada i się podpala natychmiast. The more you know. Ulubiona lektura? Nie będzie bić bossów po fielku? Raczej nie. Teraz One Moodem jak Wickwick ma lepsze perki pod kątem game planalny. Znaczy ogólnie game One Moodem nigdy nie miało sensu. Wiem, że teraz część was płacze. Przepraszam. Ale nie... Sądzę, że granie World Moodem ma sens taki sam jak granie Vesem albo Wolterem. Jest to trudna postać i ona ma jakieś tam w zamian wynagradzać i to w late game, bo naprawdę jak się już zziąkuje z księżycem, to masz tyle perków, bo World Mood ma zarówno na planalnej zbroi, jak i na planalnym kasku dodatkowe perki, jeżeli dobrze pamiętam, bo tam przywoływał tego dodatkowego kolca, gdy walczył mieczem. O, tutaj pewnie coś pomieszam, ale trudno. Przywoływał dodatkowego kolca i też jeszcze więził przeciwników. I teraz tak sobie myślę, że coś analogicznego... Moon Student! coś analogicznego mógłby mieć Maxwell, że Maxwell mógłby się zziomkować tylko z cieniami i właśnie też miałby pelki powiązane z kosą i cieni Shadow Robe, nie? Żeby tak samo jak Wormwood analogicznie coś mógłby mieć, no, że to by było dosyć fajne. Okej, okay, to potrzebujemy. Jest, nie ma nadal dobrego siodła, niesamowite. Nadal wszystkie siodła wyglądają jak gówno. Okej, to jest nam niepotrzebne. Mam z jakiegoś powodu gunpowder. 10 gunpowdera. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio gunpowder miałem w tej grze. Więc jestem trochę bambuzlet, musicie mi wybaczyć. Jestem... jak można... tak w sposób przaśny przetłumaczyć słowo bambuzlet? Na pewno dałoby się. Ale nic mi do głowy nie przychodzi. Tu jest potencjał na żart dosyć dobry, myślę. Zganij postać po pierwsze imieniu... literce imienia, edycja Donster. W! Jest. Na pewno był to Maxwell. Jaka jest według ciebie najłatwiejsza, najtrudniejsza postać? Najłatwiejsza... zdecydowanie najłatwiejszą postacią jest aktualnie... Nie wiem. Wujcie jest spoko, ale nie. Wickfried tylko w endgame'ie. Znaczy Wickfried jest prosta, ale nią trzeba mieć... Właśnie to jest właśnie problem. To jest problem taki, że prosta może mieć różne znaczenie. Bo prosta w endgame'ie zdecydowanie chyba Wickfried, ale nie chyba Wolfgang. Wolfgang jest prostą postacią, bo te mnożniki obrażeń tyle dają. Wszystko jest dwa razy prostsze, nie? Wendy, rozśmieszany, bambuzlet. Nie wiem, nie umiem tego przetłumaczyć. Wormut ma super... No ma fajne ma te pelki. Coś takiego samego mógłbym mieć... że na przykład przywołuje przyjaznego cienia. A w sumie Wolfgang, Maxwell totalnie powinien móc przyzywać przyjazne shadowy. Co my teraz chcemy? Ach, o Boże, chcemy zrobić shadow pieces. Okej, okay, tu jest ten głupi ryjec. Tu jest głupi ryjec. Tu jest, o, blisko. Pięknie, brakuje nam Bishopa. Ja widziałem Bishopa, ale nie chcę, udaję, że nie widziałem Bishopa i liczę, że znajdę w którymś... O, tu też są. Ale my mamy shadow pieces na tym świecie. Nas... Tu jest Bishop, okej. Okay. Tu widziałem Bishopa, ale jest tu też. Okej, okay, tu jest też okej. Okay. I tu też jest Bishop. Ja pierdzielę, przecież to jest niesamowity świat. Okej, okay, czy bardziej nam się nie opłaci zrobić tych? Ci są daleko od drogi, tych zrobimy. Ci są lepiej umiejscowieni, co prawda? Nie, to podobnie wyjdzie. Daleko też nie mamy, to zajmie nam to max 2 dni,
żeby przejechać cały dystans. Jeszcze dobrze się składa, że mamy pusty plecak. To możemy go teraz wyrzucić i nie martwić się o przedmioty. Zbambusowany. Podoba mi się. Jestem zbambusowany w wysokim stopniu. Fryzura na bambus, bawoły, bawoły, definitywnie bawoły. Najtrudniejsza postać? No słuchaj, Łąkej. Nie, ale tak for real, no to bez pewnie. Nie, chociaż Łąkej mógłby rywalizować, bo on ma właśnie na Shadow Pieces. Zwalić Shadow Pieces z Łąkejem to jest piekło, jeżeli nie masz modyfikatorów prędkości, bo musisz rozkręcać postać do biegania, nie? Walter też myślę, że stałby wysoko. Walter też jest ciężką postacią. Jest dużo ciężkich postaci. Okej, okay, zastartujmy sobie Bizonka. Maxwell mógłby na kosie mieć pyrka sprawiające, że za jakiś czas wysyłałby jakąś falę bijącą przeciwników. Ogólnie w chyba Clay dąży trochę do tego, żeby w kontencie postcelestialowym gracz miał dostęp do obrażeń obszarowych, bo właśnie Wickfried zyskuje dostęp do tych wiecie, których. Zyskuje dostęp do tej dzidy, która ma obrażenia obszarowa. Willow powinna dopiero po aktywowaniu wyłomów móc korzystać z tego zaklęcia, bo ono... Dlaczego ja nie mogę? A na Bizonie nie można, dobra, ma sens. Bo ono bardzo dużo daje, ono strasznie dużo daje i nie powinno szkle dawać. Aha, my teraz mamy nockę i nic nie możemy zrobić w nocy, cudownie. No to musimy przeczekać. A nie możemy jakiegokolwiek? A nie, to możemy. Tylko nie można pchać lunarnej magii. No dobra, schodzimy w takim razie i spanko. Żeby, nie wiem, trochę trawy mu nazbierać. A on liny nie zeżre, nie? Na tej grybasku. Przed opisy z Łąkejem to była masakra. Jest. A co myślisz, że mogłaby mieć Wendy w drzewku? Ja sądzę, że Wendy powinna mieć w sumie poprawiony rework, bo czy Wendy miała jakkolwiek rework? Bo dodali te duchy, dodali te... W ogóle ten, te potiony, nie? Ale ja, mi się wydaje, że my ich nigdy nie wytworzyliśmy, bo te potiony są zbyt dużo absorbujące, są zbyt absorbujące. Trzeba zbyt dużo zrobić, żeby w ogóle móc się nimi cieszyć. Potrzeba tę cholerną minigierkę i brakuje jakiejś możliwości, żeby te... to nie była poranna chwała. Żałobna chwała, żeby tę żałobną chwałę farmić. Brakuje i przez to w ogóle... Rework Wendy niczego nie dał. I sądzę, że powinna mieć po prostu możliwość levelowania Abigail. Mogłaby też sterować normalnymi duchami. Skoro ma martwą siostrę, to mogliby tu jakąś kooperację. Przepraszam, uderzyłem mikrofon. Sterowanie duchami? Może przywoływanie duchów? Może mogłaby sprawiać, że gracz po śmierci jest jakoś użyteczny, że może być obrażenia. To by było fajne, chociaż może trochę przekombinowane. Ale ja bym się nie obraził na coś takiego. Potiony są P. O, ciekawa opcja. Jak poradzić sobie ze zbyt toksyczną ambicją? Słuchaj, byczko, ja nie mam pojęcia. Mnie nie pytaj. Ja się podejrzewam o 500 000 w ogóle skrzywień. Nie mam pojęcia, które jest prawdziwe. I ogólnie tak. Jak często patrzę na maila? Dosyć często. A o co chodzi? Znaczy no, mam ogólnie teraz aktualnie 3 maile, z czego regularnie patrzę na ten, gdzie... Nie, 4 maile. Boże, nie, 5. A, ile maili, za dużo maili. Za dużo jak na jednego człowieka, bo mam maila uczelnianego, mam maila z pracy, mamy maila, na którego mam YouTube'ka podłączonego i jest takim moim głównym mailem, którego używam na co dzień. Mam maila kontaktowego z YouTube'em, znaczy ogólnie na YouTube'a, i mam maila kontaktowego jeszcze na turniej do przyjmowania zgłoszeń. I na ogół patrzę tego ogólnego, bo sobie tak podłączyłem, że z uczelnianego mi wszystko idzie na ogólny. Da się tak zrobić, fajna sprawa. Jak utrzymać idiotę w niepewności? Pytając go, jak utrzymać idiotę w niepewności. Wendy summonerem na pełny etap? Czemu nie? To by było fajne, nie no, wiesz, mam bana, dostałem i zrobiłem, czemu mam mu bana dostać. Wiesz co? Chyba pamiętam, ale stwierdziłem, że nie mogę ci od razu cofnąć. Ale jeżeli się teraz przypomniałeś, to... wiecie co? Bo ja zapomnę. Dajcie mi go zumbanować, okej? Okay? Bo jak ja tego teraz nie zrobię... Willow, to moja żona, przeturlał 1 złotego. Czy chciałbyś zobaczyć jakiegoś bossa z Shipwrecked lub Hamlet dodanego do Okena. Together, oczywiście zbufowanego na standardy Together? Jezu, co się dzieje na tym mailu? Yeah! Dostałem 500 000 w ogóle jakichś ofert, żeby promować jakieś gierki,
gówniane. A co to jest? Czekaj, kiedy ty to wysyłałeś, byczku? Prośba, nie, nie widzę tego maila. Nie widzę. O, dostałem, znalazłem. Okej. Chwilę, czyli Wegel Salmon chce Umbana. Dobra, już daję Umbana. Bez kitu to ty. Okej, teraz nie skasować serwerami z klikiem. To jest mój cel. Nie mogę cię znaleźć. A, Wege. Cookies. A za co dostałeś? Lol. Dobra, i lecimy dalej. Ja sobie wyobrażam drzewko Wesa w sposób następujący. Otrzymuję obrażenia o 25% większe, jeszcze mniej zdrowia. No ja mam nadzieję. Ja szczerze chciałbym zobaczyć postać, która ma, nie wiem, 25 punktów zdrowia. Ja sądzę, że to by było dosyć ciekawe, bo to by sprawiło, że tak naprawdę nie możesz popłynąć. Taki, wiecie, trochę The Lost, jak w Binding of Isaac. Nie? W The Lostem też nie możesz za bardzo dostawać obrażeń, bo się zesrasz. No bo my w sumie mamy już najgorszą część ogarniętą, a przecież NUF jest za 10 dni na luzie, skasowanie serwera. A wiesz, że ja już kilka razy przypadkowo kliknąłem guzik skasuj serwer, bo jak się scrolluje, wchodzi w ustawienia serwera na telefonie, to jak zeskrolujecie na sam dół, to na samym dole są właśnie bany. Ja mam instynktownie klikam, zjeżdżam na sam dół i klikam ostatnią opcję, a na PC-cie tam jest skasuj serwer. Tylko że no na szczęście jak ktoś mądry ustawił, trzeba potwierdzić, że chcesz skasować serwer. Nie chcę gównianych współprac. Jest. Znaczy, wiesz, oni mi promują, dają współpracę typu zagraj w naszą grę, damy ci ją za darmo. I tyle. A ja nie chcę grać w ich gry. Ja chcę grać w Don't Starve, lol. Jakby mi, nie wiem, Factorio wysłali. Pięknie by było. Ale ja nie gram w takie małe gierki. Ja po prostu nie mam w sobie duszy eksperymentatora. Ja wolę sprawdzone, dobre tytuły. To jest moja cecha. Dobra, ZW. Elo, elo. Właśnie w filmiku o prędkości brałeś to pod uwagę, że chodząc myszką masz delikatnie większą prędkość niż sadem? Co ty gadasz, Freya? Co? No, on gra w nauce taką postacią, to by było piekło. Ale przecież kask założysz i jest git. Ale w sumie tak. W sensie, chyba chodzi ci o to, że jak chodzisz myszką, to nie przemieszczasz się szybciej, ale przemieszczasz się dokładnie tam, gdzie musisz iść. To jest zdecydowana różnica. Dzięki sarkastyczna Girl MSP. Mówi Star Planet, czy małe, nie, tam MSP to właśnie nas pytała babka na pierwszych zajęciach z prowadzenia działalności gospodarczej, czy czegoś takiego. Czym jest MSP? I to właśnie to jest w ekonomicznym jakieś właśnie określenie na małe działalności, na małe firmy. Ktoś rzucił, no mówi Star Planet, no, proste. Bardzo mnie to bawiło, lubię gry, które znam. Jest, potwierdzone, serio. Jestem całkiem pewien, że nie, a jestem pewien, że chodziłem w sadę, więc weź. Ten film, to jest niesamowite, jak bardzo nie da się ustalić najwyższej prędkości, jak bardzo to jest nieobliczalne. Dobra, to mamy złożone Shadow Pieces. Cudownie. Wszystkich bossów. O, zrzucił siodło. Idealnie skończyliśmy, synek. Dobra, to możemy teraz zrobić nowego plecaka. Możemy poszukać, w sumie wziąć się za morze. Morze content, nie? Okej, gdzie sądzicie, że jest... Okej, Lunarna. Albo tu. Wygląda, może... Musimy sprawdzić tutaj te biomy, bo ta krawędź mnie tak kusi, ta mnie kusi. Strasznie dużo krawędzi mnie to kusi, not gonna lie. Dobra, obiegniemy teraz świat, teraz będzie najciekawszy możliwy stream, czyli ocean, bo musimy krababkę znaleźć. Po Steve'a popłyń. O, to by było piękne, jakbyśmy Steve'a znaleźli. W sumie jakbyśmy jeszcze dzisiaj Steve'a zabili, gdyby siadł, gdyby RNG siadło, to możemy absolutnie go klepać, nie? Nie mówisz, a nie, bo nie mamy drzewców. Dobra, zacznijmy od wezwania drzewca. Tu musimy iść, do lasu. Idziemy do lasu, drodzy państwo. Idziemy do lasu, bo tak, kebabka będzie tam, gdzie król świn, na pewno. Może drzewko Wesa powinno mieć zmianę typu 100 głodu, ale 50 psychy. Gasz, możesz zmieniać staty, ale ich nie polepszać. A, że możesz... W sumie fajny pomysł trochę. Możemy sobie glomera wziąć i nawet to zrobimy.
Bo glomer, no wiecie. Nie wiem, w sumie nie będziemy chcieli raczej robić giga drzew. Nie, nie potrzebuję glomera. Tamba weźmiemy! Słuchajcie, nic tam nie odpadnie. Czemu nie ma nic związanego? Nie mam pojęcia. Słuchaj, to jest trudne pytanie, okej? Okay? Nie zadawajcie mi, dawajcie mi proste pytania. Takie lubię najbardziej. W ogóle, ja robię ten pomiar do filmu o kajtowaniu mobów, nie? I właśnie tak sobie patrzyłem, jak się kajtuje kociszopy. I wiecie, jak się je trudno kajtuje? To jest, słuchajcie, patrzcie. Patrzcie, jaki one mają zasięg kajtowania. Ja, słuchajcie, uciekam na Walking Kane, nie? On, widzicie, jaki on ma zasięg? Ja, słuchajcie, według mnie totalnie nie powinienem dostać. Jakby ja mogę spróbować... A, już się zdeagrował. Niestety ma krótki... Ale jakby... Kajtowanie go... A! Jest niesamowity! Co on robi? Możemy spróbować w bok i co? O, w bok się da, no właśnie. Ale... no, bijemy się. Bez drogi? O, udało się bez drogi. Ja ogólnie... Ty, dlaczego? Co ty robisz, synek? Więc no... Może tak Shadow Rooka? Co Shadow Rooka? Kajtować Shadow Rooka? Widzisz, że lepiej się bawię z kociszopem. W sumie możemy go zabić. I nie wiem, Krampus tak? Kappa. Chcemy go zabić? Boomera? W sumie tak, możemy. Możemy go zabić. Nic się złego nie stanie. Okej, tu jest jeden, drugi, trzeci. Oczywiście na trzech stronach świata. Cudownie. Chodź tu, synek. No Krampus tak? Strasznie dostałem Krampusa. Strasznie dawno nie dostałem Krampusaka. Późna myśl. 3% szans. Oh yeah, let's go, boy! Czemu by nie? Nie no, zesłałbym się jakby dropnął. No i... Nie ma szans. Gdzie jest ten typ? Tam jest ten typ. Możemy go w sumie rozjechać laserem dla beki. Fajnie było. Willow, to moja żona, przeturlał jeden złotego. Tak fajne jest to zaklęcie. Skoro balon jak się nim potrze o sweter lub włosy, to się elektryzuje, to Wes powinien mieć jakiś żałosny balonowy miecz, który bije od elektryczności. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Jest kurset. Taki jak lubię najbardziej. Dobra, my musimy sprawdzić granice mapy. Mamy tutaj poogarniane mniej istotne sprawy. Możemy sobie wszystko powywalać. Zgadnij, które są fajne plecach pierwszej zimy na live'ie. Nie wypada mi pokazywać środkowego palca na live'ach. Nie zrobię tego. Ja mam dla ciebie zagadkę. Ty, tu jest las? A tu jest las, bez kitu. Mam dla ciebie zagadkę dla gacza dobrego, bo staty szybko lecą. W przeciwnym... Co? Najlepsza to postać dla gracza dobrego, bo staty szybko lecą. W przeciwnym kierunku zadaje za dużo, więc bossy się go nie boją. Co to za postać? Zadaje za dużo? Chodzi ci o Wandę, że ona się starzeje i lecą jej na odwrót statystyki? Ale nie mam pewności, szczerze. No, bo tak na oko? Ty, tam jest las na morze nowy. Beka. Dawaj teatr. No. Tak, bezpocierający balon w kształcie miecza. Mój Boże, ten czat bardzo szybko opuścił drogę. Wszedł na drogę wojenną i opuścił family friendly. Speeder, można by powiedzieć, żeście zabili. Dobra, teraz popatrzymy w ten sposób na morze. Oj bratku, BOJKU0 przeturlał 20 złotych. Bez kitu. Dzięki serdeczne. Siemano, czy tylko ja jestem ostatnio tak zarypany robotą, że nie mam czasu nawet oglądać live swoją drogą część Turbina, co ty tu robisz? Co ja tu robię? Gram w komputer. Ale ja też w ogóle Matixowie przeturlał 1 złotego. Dzisiaj na streama. 2 kwietnia 2005 roku, Pałac Apostolski, Vatican City, Watykan. Vatican City. Ja dzisiaj ledwo zdążyłem na streama, bo ja, słuchajcie, dzisiaj byłem w Bydgoszczy rano i pomogłem staremu wysypać ściółkę pod borówki amerykańskie i mieliśmy chyba 150-kilowy worek i z bratem we dwójkę go przesuwaliśmy z auta do nie auta. I no, ogólnie było... O, Steve, dzień dobry. To możemy popłynąć sobie na szybkości do Stevensona, bez problemu. Masz synek i wstaw potem do lodówki.
No bo to płyniemy po Steve'a. Zbijemy sobie go fallbacka. A my wędki nie mamy. Dobra, musimy skoczyć po wędkę morską. Pająki? Pająki, maszyna nauki, złoto. Dobra, wszystko jest mniej więcej w naszym zasięgu. Git. Co to może za postać? Może on tworzyć czarne sługusy. No ciekawe, kto to jest. Oczywiście, że Maxwell. Ale ten Wes będzie dobry, ponieważ Wes jest za dobry, powinien mieć jeden HP. Tak. Nie wiem w sumie co mógł. Wes na pewno powinien być trudniejszy. Jeżeli Wes będzie łatwiejszy po swoim reworku, to chciałbym złożyć wniosek formalny, że Clay powinno przestać aktualizować tę grę, bo w ogóle wypaczają pierwotny sens Dunsterów. A Wes ma być trudny. Absolutnie tak trudny, jak tylko się da. Okej, okay. Spróbujmy tutaj, ścięte drzewo, żeby nie tworzyć siekiery. Wywal mi może te gówno, bo tego nie potrzebuję. Bo potrzebujemy maszyny nauki jeszcze, będziemy potrzebowali jeszcze deskę jedną. Bo wędka morska wymaga. Tak, pozdrawiam, przegapiłem 2, 1 czy 7. Nie, Dice of Cringe. A właśnie, Bojku, twoje zdóweczko. Ale dobra, o mój Boże. I Matic sobie twoje zdóweczko. O, drzewcu. Normalnie smakuje jak nigdy. A ja nie mam paliwa. Dice of Cringe, nie będę miał na następny miecz. Dobra, spróbujmy najpierw sfarmić może shadowy, żeby mieć to paliwo. To jest dosyć zabawne, biorąc pod uwagę, ile tego tam na dole leży. O, 2. Bardzo miły shadow. Możemy misia ustawić, on się będzie triggerował na tych typach. Wesiajo, co? Da się w ogóle jakoś powstrzymać ślizganie na krze? Nie. nie możesz. To jest trochę żałosne. Okej, okay, typie, boksujemy się. Ty dlaczego ty mu tak jeszcze mniej bijesz niż powinien? Ty, składaj się, typie. Składaj się, musimy jeszcze 2 paliwa zdobyć. Ale Wojku, jak będziesz biegał myszką, to postać nie będzie się wywracać. Będzie tylko łapała, traciła równowagę, ale będzie ją automatycznie przywracała. Nie wiem, czy wiesz, co chodzi. No, uderzył mnie, trzymajcie mnie, Buga zabije. Ja powinienem mu zostawiać Belniemu, żeby on ich pałował do końca, nie ja. No cóż, nie jestem. Ty, ja mam mało pancerza, ja chyba będę musiał wrócić po pancerz do bazy. Bo ja przecież mam teraz... A mam kask? Nie mam kasku. Dlaczego nie mam kasków opracowanych? Dlaczego ja gram jak 2IQ Gaming Bambik? Oczywiście po drugiej stronie świata jest to, co jest nam potrzebne do szczęścia. Dobra, weź go dobij, synek. Ty, ale on bije dobry damage. Dobrze robią chłopaki. Dobra, oficjalnie... A, przecież musimy jeszcze go zabić. No, to jest dosyć duży problem. Spelami, I guess? Dobra, będziemy go bili Wonking Kainem. Albo dorzucimy więcej spela! To jest to, co lubię najbardziej. Nie będę przecież tworzył dzidy. Szanujmy się i swoje zasoby. Ty, czego nie rozumiesz, synek? Właściwie córeczka. Córuniu, walnij laserem dla ojczymka. Dobra, mamy to. Mamy miecze. Cudownie. Zbij sobie psychę drzewcem, będzie szybciej. Znaczy on, Belni jakby sprawia, że ja nie muszę mieć niskiej psychy. Wystarczy, że Belni jest to złożony i ja jestem w stanie farmić shadowy, nie? Więc tutaj jest taki dosyć duży plus. Nie, ja muszę wrócić, wiecie co, do bazy, bo ja nie mam żadnych rzeczy. Ja nie mam żadnych rzeczy, których potrzebuję do szczęścia. Dobra, zrobimy go contribution. Controversy. No i mnie uderzył, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię. Trzeba uważać, jego bijąc typa. Nie, szczerze, bardzo mi się podoba motyw podpalania na damage. Sądzę, że to jest chyba najlepsze, co wymyślili w tym reworku. O nie. Młody, chodź tu, pomóż, synek. Ciemno dość.
Ja chyba złego moba biję, ale nieważne. Było blisko. Okej. Okay. Fajnie by było, żeby to wszystko nie spłonęło. Pięknie. A ten Shadow? Co się z nim stało? On musiał zostawić gdzieś tu paliwo, I guess? Nie ma go, umarł. Czy byś chciał... Nie, nie, ten mod strasznie stolował. Podczas rollbacka. Kiedyś zrobiłem farmę nasion jako zapasowe, żarcie długo gnijące. Nie, akurat nasiona potrafią być bardzo OP. Bo te normalne tam dają 5 głodu i to jest mało cringe i w ogóle żałosne, nie? Ale nasiona konkretnych warzyw dają 10 głodu, gniją 40 dni. To jest taki miód, tylko dający mniej życia. A farmić go można, no jakby... Jeżeli robicie tylko uprawę giga warzyw, to jest on skutkiem ubocznym, którego nie możecie się pozbyć. Jakby on jest wszędzie, nie? Więc absolutnie się opłaca. Starving in Don't Starve, trochę sus. Może odrobinę. Combustion. Dobra, combustion. Przepraszam. Combustion. Naprawdę to brzmi jak miasto w zachodniopomorskim. Przepraszam, wieś. Będę szkalował dzisiaj na streamie zachodniopomorskie. Dzisiaj rano się obudziłem i stwierdziłem, it's time for war za tę Bydgoszcz. Jak to Walter dostanie cios mający... Co? Co się stanie? Nie dostanie. Jakby Korona Bequeen działa tylko na aurę mobów, a w tym wypadku to nie jest aura, tylko to jest... Bóg jeden wie co. Okej, trzeba by coś znaleźć do żarcia, bo zaraz umrzemy z głodu. Będąc teraz, wieczajcie to? Bez sensu. No jakaś marcheweczka tu się powinna trafić. O! Hej, piękna. Dzień dobry. Szkaluj. Jest. Grałem ostatnio w FTG i się cieszyłem, że na bojaka odblokuje i zabiłem niechcący 5 z 8, na razie zostanie tylko 3, także niezły. No ich jest ciężko nie bić. Ja wiem o co chodzi doskonale. Jak żony, dokładnie. Jak tam demonetyzacja? Stan? Mwah, perfekcyjnie, demonetyzacja na pełnej. Brzmi jak nazwa napoju zbyt goszczy. O ty Polaku. Combustion. Naprawdę brzmi jak miasto. Nie, dobra. Nie można katować tego samego żartu 10 razy, bo to szybko sprawia, że jest on dosyć nieśmieszny. Więc może próbujmy utrzymać poziom śmieszności na stałym poziomie 10%. A w ogóle tak mi ostatnio kusi, żeby zrobić taki mały jeden odcineczek z takiego ETG. Tak wiecie, niezobowiązująco wrzucić casualowo w oczekiwaniu na to, aż skończę robić ten film. Tak mnie kusi, bo ostatnio sobie odpaliłem i sobie tak pykałem, ale wiecie co jeszcze bardziej mnie kusi od Enter the Gungeon? Fallout 4. Ja jakby uwielbiałem pamiętam tę grę i z tą grą, jak się wciągniesz, jak ona zacznie wchodzić, ten explore tego świata, ten klimat, ona jest taka soczysta, jak normalnie truskaweczka w czasie lata, a tym weź mnie nie bij. To się ze mnie poeta zrobił. Chcecie usłyszeć limeryk? Nie, jak to było? Jak to było w Wiedźminie? Nie limeryk. Co on tam, Geralt, powiedział? Co chce usłyszeć? Nie pamiętam, sorry. Ty, ja go zabiłem? Mój Boże, ja go zabiłem! Fraszkę, tak. To była fraszka. Aktuali. Taka bez pocenia na bossy jest nudna, jak się pocisz. Szybko się nucisz i ciągle w kółko. Co? A mówisz o Don't Starve czy Enter the Gungeon? Bo to jest dosyć istotne. Dobra, chcę to paliwo sobie pozbierać, bo w końcu mamy na miecze. To trzeba sobie zbierać. Co? A mi się kojarzy z Pokemonem. Ewo, co? Co? Nie znam tego szyfru. Sorry, nie mówię po pokemoniastemu. Ale powinienem zasuwać do bazy, a nie zbierać to paliwo. Ale no wiecie, jest za darmo. Jak tu się oprzeć? Jak tu się oprzeć, jak dają za darmo? Jestem Polakiem przecież. Żeby w Destiny trzeba być kreatywnym. Znaczy, kreatywnym jest pokonywanie tego samego, robienie tego samego rana w Don't Starve. Nie no, w sumie to ja tutaj kreatywności jest... Tak 10%, może 5% kreatywności, biorąc pod uwagę, że w każdym ranie staram się robić inne bazę w innym miejscu. Chyba będziemy musieli pofarmić jeszcze embelki, jeżeli chcemy na Stevensonie jakoś spróbować wykorzystać te perłki, przydałoby się. Tylko ja nie wiem jakie, ja myślę, że Steve'a nawet się podpalić nie da, bo przemoczonych mobów się nie da podpalać, nie?
więc to pewnie odpadnie ten aspekt. Dobra, to jest do odłożenia. Combustion, próbuję zapamiętać. Ty weź mnie niebij, synek. O, dziękuję, ale miły, patrzcie go. Normalnie, abym mu dał soczystego buziaka za to. Jest. Łódka w kejwach. Szkoda, że nie da się ich rozkładać w żaden sposób. Byłoby to dosyć komiczne. Tak nie da się podpalać Steve'a. Czy da się mniej więcej torching? A. Fajne wejście koło ruin. Znaczy, no to był seed. Specjalnie taki sobie znalazłem. Bo mieszkając w ruinach, no żeby nie mieć tego biegania non-stop, nie? Bo przecież my byśmy biegali w tej weftę, w tej weftę, w tej weftę. I to by było nudne w kontekście grania. Więc żeby tej nudy nie było, to zrobiliśmy sobie takiego seeda, żeby właśnie było coś takiego. I sądzę, że dzięki temu wilk syty i owca cała. I następną pracę zrobimy w atrium. Znaczy jako Wanda, nie? A tak poza tym to nie mam pomysłu. Kombaszczyn. Dobra, przepraszam, nie kombaszyn. Według mnie to totalnie brzmi jak skam. Kombaszczyn. Mówię, z miasto... Nie, nie miałem nie mówić tego samego żartu, ale bawi mnie to. Miasto w zachodniopomorskim. Pani Turbino, czaisz na drugą zagadkę. Tym razem to zagadka z minibossem. Zapomniany jest on rzadki, bo występuje w jednej porze roku. Jest on denerwujący przy... Miniboss zapomniany w jednej porze roku? Co? Jaki? Miniboss, który jest tylko w jednej porze roku? Spider-Queen jest irytująca. Antlion jest pełnoprawnym bossem, jest z pełnej pory roku. Tak samo gęsioło się z pełnoprawnym bossem. Chociaż ostatnio miałem właśnie rozważania przez odcinek, który teraz robię, co sprawia, że boss jest bossem, a co sprawia, że nie jest bossem, nie? I doszedłem do wniosku, że walk nie jest bossem i drzewiec nie jest bossem przez to, że jesteś w stanie ich bić wielu naraz, nie? Jakby zrobienie sobie legionu 10 psów, 10 walków, to nie jest żaden problem. Tak samo nie jest problem, żeby zrobić legion 10 tych drzewców, jakby powiem więcej, zobaczyć solo drzewiec jest rzadszym widokiem niż legion drzewców, więc jakby to czyni z drzewca, że nie jest on pełnoprawnym bossem. Skąd wziąłem seed? Ukradłem Walikowi, więc no, bo on wrzuca te seedy i szczerze nie miałem pojęcia, jak znaleźć seed i stwierdziłem, że po prostu wejdę na jakiś speedrun antycznego strażnika seedowany i tam właśnie zawsze mają coś takiego, nie? Jakby widać, że jest tu dosyć blisko do antycznego strażnika i stwierdziłem, że będzie okej. Okej, ale no właśnie tylko, że odnośnie mojej teorii, że to, że boss jest bossem sprawia, że nie możesz go klepać non-stop jak burą, tak? To właśnie pojawia się teraz gęsiołość. Bo gęsiołosia możesz klepać non-stop, bo ich się 5 jest jednego. Gęsiołość mi psuje moją teorię, która sprawiała, że Lord Muszek Owocówek jest bossem, a drzewiec czy walk, którzy są o wiele trudniejsi, nie są bossami. I nadal nie mam pełnoprawnej teorii. Smutno mi, Boże. Możemy w sumie zrobić sobie garnki. I ogólnie ugotujemy teraz sobie na taki fajny zapas, że... Ej, samuraju, wstawaj, zesrałeś się. Że co? A, będziemy mieli żarcie na zapas, nosili. Tak, to jest mój plan życiowy. Tak naprawdę to Celestiala też można klepać non-stop. Dobra, ale przywołanie Celestiala to też jest hardcore, nie? A co trzeba zrobić, żeby... Właśnie Celestial Champion powinien mieć cooldown, żeby wtedy do mojej teorii by pasował. A nie pasuje, a mi wszystko psuje moją teorię, no cóż. Nie jest ona idealna, ale jako takość działa. Dziękuję za informację, pozdrawiam. Dobra, bo my mamy tutaj dwa i my sobie zrobimy teraz w taki sposób, że najpierw zbandlujemy to, jedną sałatkę dla kebabki, sam zamierzam zjeść całą resztę, bo jestem grubasem. Oho! Tak. Hej. Ile chcesz jajek? Dam ci 4, zrobimy sobie jajka po... Willow, to moja żona przeturlał 1 złotego. A jeszcze będzie. A może spróbuj wykorzystać tą technikę na podpalenie na przykład 20 deskę pod bossem do zadawania obrażeń? Czekaj, 20 desek pod bossem do robienia obrażeń, ale
W przypadku Steve'a to nie ma chyba sensu. Ale możemy gasić łatwo bez kitu. Fajny pomysł nawet. Tylko problem jest taki, że... Nie mam pojęcia. No, zaraz jakiś wymyślę, czekaj chwilę. Jaki jest problem? Nie mam pojęcia. Moja kreatywność upadła. Kupiłem jeszcze dwóch jajek, żeby był full. Okej, okay, zrobimy tak, że to zjemy. To zbandlujemy. Co? Za dużo myślę. W sensie, za dużo myślę o gotowaniu teraz. Aha, teraz mi jeszcze one wychodzą. Najmądrzejszy gracz John Sterwa, be like. Dobra, będziemy żarli jak potłuczeni. Jaja, bo tak. Polecam liny, łatwiejsze do pozyskania niż deski, a efekt ten sam, tak? Boss jest bossem, jeśli kryj umieścił go w zakładce boss w scrapbooku. No to jest chyba najlepsza definicja, ale jednocześnie nie jest ona satysfakcjonująca, bo po prostu jest to pewien zbiór, który jest definiowany przez wyliczenie. Ja to nie jest absolutnie definicja, to jest gówno. Cały czas się łapię na tym, że próbuję wsadzić do plecaka. Dobra, my sobie jeszcze weźmiemy tawę patyki. Może trochę ból, żeby... Kurde, tutaj, o. O, o, pięknie. A, i wędkę musimy wziąć przecież. Ja w ogóle zapomniałem już o tym, dlaczego tu oryginalnie zszedłem. Boss ma powyżej 4K HPS. No dobra, ale teraz pojawia się lód muszekowocówek. Nie można na pewno... Przez loda muszekowocówek nie można definiować bossa przez jego statystyki. Bo lód muszekowocówek ma tak niskie, że pół... Przecież... Bizon byłby bossem, jeżeli najniższe zżycie bossa wskazanego przez Clay byłoby warunkiem bycia bossem. Tak, ja chciałem pozbierać, nie, najpierw decha. No, tak, decha najpierw. Czy my mamy silk? Nie mamy silku. No Teuta Tessa. Bo my potrzebujemy 3 sztuki. Zróbmy może farmę tam. Myślicie, że to walnie? Czy to jest za blisko? Możemy w jakimś kącie labiryntu po prostu wrzucić. Brzmi jak plan. Możemy na przykład tu, w tej skrzyni. Bonjour. A, i się aktywowałem pająki. Cudownie. A się będę wkurzał. Hej, chłopaki. Ej, o, ile pająków. Misiu, misiu, misiu. Halo, gdzie jest misiu? Misiu mnie zawiódł. Misiu. O, dzień dobry, misiu. No bo i walimy laserem typa. Dobra. Chyba czysto? Misiu, co sądzisz? Aha, jeden z... Ale gówno. Chciałbym uprzejmie złożyć wniosek formalny, że gówno. Chodzi o świątecznego walga, dostępny jest tylko przez święta, denerwujący... Aaaa! Nie, nie jest to denerwujący według mnie, ale powiedzmy, że pasuje. Jakby ty tutaj wymyślasz zasady zagadki. Dajcie silk! Dajcie silk, chłopaki, bo nie chcę niszczyć waszych kokonów. Dajcie silk! 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 Kurde, żaden nie dał. No co za płajzy, naprawdę. Przecież my zabiliśmy 10 pająków, dosłownie, zabiliśmy 10 pająków. Ja będę farmił wiszących mieszkańców w głębi, bo to jest porażka. Nie zamierzam niszczyć tych kokonów, bo ja ich potrzebuję do szczęścia. Silk. No panowie, nie róbmy jaj. Weź któryś dropnij. Potrzebuję na wędkę. Mięsiołosie spawnują się jednorazowo na początku wiosny i walgi i drzewce możemy przywołać kiedy chcemy, o ile chcemy w teorii. Znaczy też jeszcze jest odnośnie tego, o czym mówisz. Przypomnę o Duklopsie, którego możemy przyzywać kiedy chcemy, nie? Więc to też trochę psuje. To nie było moją intencją. No bo nie chcę się, tankuję, lol. Powiedział, po czym zaczął kajtować. O, silk! Silk! Znalazłem, w końcu. Któryś się zlitował nad moją duszą pienną. Jeszcze jeden potrzebuję. Potrzebujemy 3 sztuki. Dobra. Ale pajacerka tu była. Trochę mocna, ale... Słuchajcie, nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
Ej. Ej, a ty dlaczego on się respi? Dobra, dawaj misia. Ej, a co on się tak zagrował na pół ekranu? Co? O co tu chodzi? Widzicie, ile teraz silku poleciało? Trzymajcie mnie. Więcej niż potrzebowałem. Z tych kilku pajęczków. Dobra, daj mi psychę. Ale dostał po mordzie. Yeah. Ale nie da, zabrałeś mi go. Widziałem, sksułeś go. Normalnie bym cię zreportował, gdybyśmy grali w LoL'a. Ale nie gramy w LoL'a, więc cię nie zreportuję. Wędka? Okej. Okay. Możemy już przywołać Steve'a. Cudownie. To możemy rzucić do lodówki, bo gówno. Nie jest nam potrzebne. Możemy się jeszcze wyleczyć. W pełni. To nie jest potrzebne. Muszę przywołać więcej niż... A nie wiem, czy... Aha, chyba... Bez kitu. Warunek, żeby jednocześnie nie mogło być więcej niż jednego. Bo można przywołać, ale nie można przywołać chyba naraz dwóch Duclopsów. Przynajmniej ja się nigdy nie spotkałem, ale nie sprawdzałem, czy da się więcej niż jednego Duclopsa przywołać. Ale wydaje mi się, że nie powinno się dać. Jeżeli się da, to byłbym w szoku. Okej, okay, my jesteśmy teraz już w miarę tip-top. Tylko jeszcze misia bym chętnie naprawił, bo misia jest w słabej kondycji psychofizycznej. Więc dobrze by było mu strzyć dupę. Dziękuję, misiu. Czuj się lepiej. I idziemy na Steve'a. Może pancerz sobie weźmiemy jeszcze, co? Luźny pomysł, wiem. Crazy Arrows, Crazy Ones. Nie wziąłem pancerza na Celestial Championa i on mnie zabił. I to mnie czyni szalonym. Wcale nie mówię o stowym live streamie. Ostatnio na serii zwykły ci przypadkiem nie przyszły dwa? Nie wydaje mi się. Przyjmij się, bo się ospoi na komencie. Już. Jakbyś dobra, to byś nie miał klawiatury. Willow to moja żona, przeturlał jeden złotego. Nie, nie jestem. Jedynym prawdziwym bossem jest Willow, bo jest szefem totalnym. Przyjemnie. Nie zgodzę się, tak odobinkę. No dobra, anyway. Wychodzimy na powierzchnię. A, trawę miałem wyzbierać. Dobra, weźmiemy sobie tutaj trzy sztuki. I starczy. Musimy jeszcze iść na pszczoły. Pszczół trochę się zakręcić. Będzie pięknie. Baza na wyspie Małp Wrotoksem? No możemy zagrać. Możemy tak zrobić jak chcecie. W sumie na wyspie Małp robiliśmy raz bazę i w sumie bardziej mieszkaliśmy na dokach. Co jest w sumie bez sensu, bo na dokach możesz wszędzie mieszkać. Nie wiesz co, Bana nie chce tego robić. Dlaczego nie chce tego robić? O czym mówisz? Bo mi się nie chce. A robienie Maxwellem bossów to jest oj. Znaczy bawołem. Maxwellem jeszcze spoko, ale bawu nie. To jest masakra, bo bawu, gdy cię zrzuci, on zaczyna sam bić. Jeżeli... I wtedy nawet nie możesz chyba wsiąść na niego, to jest jakoś tak posadne. Ej, gdzieś tu, nie był gdzieś tutaj? Nie, to tam było? To tam było, dobra. Ja w ogóle źle poszedłem. Pardon, my bad. Aha, to my musimy teraz przelecieć cały świat. A tu nie ma żadnego fajnego wormhola? Aż dziw. Byłem przekonany, że to tębią, ale pomyliłem się. Patrz, wyglądają lustrzanie. Niemalże. Jak masz udomowionego, to cię nie zrzuci. No nie, ale jeżeli na przykład masz przeciwnika, który ma knockback, to cię zrzuca, nie? Wtedy musisz mieć chyba, nie wiem, kask od Wigfleet. O Jezu, Commander Helmet. Właśnie wymyśliłem zastosowanie dla niego. Niesamowite. O, ciemny ryj, jak tak trzymam rękę. Ty strasznie ciemny mam ryj. Niedoświetlony. Czy jesteś niedoświetlony? Jestem niedogrzany co najwyżej. Co to jest? Aha, to pszczoła wyglądała dziwnie. Czy my chcemy zaryzykować? Spróbujemy. Może gdzieś nas to zaprowadzi. Jestem tego pewien. W głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry, gdzie nas wyżył. O, ale pięknie! No w sumie. Może nie, trochę przesadziłem, ale jest okej. Okay. Nie narzekam. Czy mogliśmy stąd popłynąć tu, też by było dobrze. Nie no, widzisz Wotoksa? To jest teraz wszystkie minus postaci na nas. Tak. Możesz jeść tylko z garnka, jedzenia Wigfried, tylko mięsne i jednocześnie wege, nie? To chyba zostawia do jakichś ciastek. Tak, bo chyba tylko Wigfried się nawzajem wykluczają poza jakimiś trzema daniami, czyli
ciastka możesz zjeść, bo ciastka, nie, cukierki może jeść, nie ciastka. Więc to dosyć mocno ogranicza. Ej, w sumie... może nie ze wszystkimi możliwymi, ale to byłby trudny run. Definitywnie byłoby to trudne. Dobra, wtedy to tylko dania z good jest, no. A co jest oprócz cukierków w tej kategorii? Może bossem jest zależnie od aury sanity. Nie, na pewno drzewcy mają bardzo wysoką aurę. Drzewiec, gdy jest na ciebie zagrowany, ma aurę chyba równą Fear Weaverowi, ale tu mogę gadać głupoty. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Znaczy, może nie aurę równą Fear Weaverowi, ale ma jedną z najwyższych w grze. Lody, żelki. Nie używasz moda na oznaczenie wormholi kolorami. Wiesz co, kiedyś mi kaszował i wyłączyłem w związku z tym. No lody, super. Wyobraźcie sobie lody. Dobra, i teraz kolejny aspekt. Nie możesz się leczyć przez wormuda. Tak, jeszcze statystyka. Czy wtedy statystyka bica by była, czy nie? Nie wiem. Dziecka. Boże, ale ten loot jest wygodny, naprawdę. To jest taki aerial view. Tylko, że większy zasięg. Herbata jest chyba kurde. Swag Votox ma mega fajne te cytaty i ogólnie jako postać plus gnom lory charakter super, ale jego gameplay to tak... Jak sraka? Masz postać, która jest... Aha, nie sformiliśmy emberków. Trudno. Masz super postać. Change my mind. Ranking barze w top 3. Papryczki numer 2. Dragon fruit numer... Cebula. Jest. Cebula, wspaniałe danie definitywnie. Okej, okay, rozkładaj się synek. Dobra, zbijemy go przed nocą, co? Czy nie? Bo tak. Jest. Deep Bass. Jak nie jest twoja rzecz? Co ty gadasz? Nie trafiłaś do przerębla? Czy ja mogę tu po prostu klikać? Mogę tu po prostu klikać, on się nawet nie strygerował, bonjour. Ale, no patrzcie, jak wszyscy, wszystkie misiaczki się dobrze bawią. Okej. Okay. To chcemy założyć, to chcemy założyć. Tu. Kill off jeszcze by się przydał. A nas uderzył obu. A mnie bije. Masakrycznie. No chyba można było tak kajtować. O, udało się, trzymajcie mnie. Wywaliłem się. Cudownie, oh yeah. Czyste wywalenie się na głupi rejestr. To jest to, co lubię najbardziej. Wytapiać szkło, przetwarzać produkty szklane. Ty, zniszczył lód i nic nie zostawił. Praca w kucie. Praca w kucie. O nie, zamknie mnie. Ha, udało mi się. Akurat to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie wprowadzili ostatnio klejarze. Czyli żeby uniknąć tego ataku tak jak artysta miał zamiar. Żeby to się robiło. To mamy pomysł na sylwestrowy stream. Nie wydaje mi się, żeby w ogóle to było możliwe, żeby nad wszystkich możliwych... Super. Na wszystkich... Chyba nie zdążymy. Żeby grać na wszystkich możliwych utrudnieniach. Bo to jest po prostu za dużo. No, rzucimy się światełko. Ty, synek! Synek! Gdzie mam miecza? Nie wytworzyłem miecza. Patrzcie. No chyba teraz skoczy na niego? Nie, na mnie skoczył. Zaskoczył. Skoczył, zaskoczył, oba naraz. Nie... Zlituj się nade mną, grzesznikiem! I daj mi go... No w końcu. Straciłem równowagę, gdy chłop leciał, nie? O, super. Wiercy coś. Ty weź tam się na szatole sfokusuj. Ja mam wrażenie, że ja go nadal biję strasznie jak Bambi, że go głównie tankuje twarzą. Mm-hmm.
Ha! Ale siadło. Ledwo. Elegancko. Biją mnie. Co jest ten nie bić? Misiu. 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 Bij go, Daronka, nie przestanie bić. Uspokój się, chłopie. Nawet śmieszny aspekt. Fajne miejsce na bazę. Chyba kiedyś tu... Ma... A może zrobimy tu kiedyś bazę? Hehe, hehe. Dobra, dawaj buty. Ile masz butów dla mnie? Mało. Mało, 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 mało. Nie mamy pancerza. Jak stracimy równowagę, będzie dupa. Może załóżmy lepiej pancerz. Jest. Może? Chłopaki, nie chcecie się może dać złapać? Ja nie wiem, czy na patyka można użyć, tak? No dawaj, 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 dawaj. Zobacz jaki fajny. Zobacz, kurde. Nasiona użyjmy. Nasiona może mogą chwycić. O chłopaki, 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 chłopaki. Patrzcie jakie fajne. Nasiona. Super są. Dawajcie nasiona, nie podpuszczam was. No weźcie, mam dla... chcę Steve'a nakarmić. No nie, no musi, ktoś musi chwycić, no bez jaj. Panowie. Ja widzę, że was kusi. No tak. Że tak pozwolę sobie wyrazić się memem. Aha, to wiosło celowo nas. Tak. Chuj mi w dupę. Rozumiem. No weź, no. No chwyć, no. Dawaj, 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 dawaj. Nie udało się. Muszę bawić się w policję amerykańską, co? A, że pałuje dalej. Jest nie. Ty, ale one chcą! Widzicie, jak one się łaszą do tego, ale. Nie wiem, co one mi nasiona wpierdzielają? Nie, no to tak nie działa. A lodu nie można użyć? Czy ja się zapisałem w scrapbooku jako boss? Więc dalej jakiś nie przez bossa mógł. Aha. Ile mam IQ? Przynajmniej dwa. Wskoczmy może po nasiona, znaczy nie nasiona, tylko jagody. Bo ja chciałbym go wyłowić, chciałbym, żeby on nam dał więcej butów, żeby wykorzystać ty. Co to jest, spawn Malbatosa? No, trochę chaos gaming on tu uprawia, trzeba przyznać. No dawajcie, to jest inna grupa, może ta grupa będzie lepsza. One nie są zbyt bystre, one wpływają cały czas w ścianę. Ja widzę co one robią i ja nie mogę. Nie są zainteresowane. Dobrze, że mamy wiosło na zapas. Jakbyśmy nie mieli. Czy my chcemy te zapalniczkę? Tak, chcemy tę zapalniczkę z powrotem. Dawaj mi ją. Chociaż zaraz tu wrócimy, nie? Dobra, bo musimy Steve'a wziąć, bo chcemy full wziąć. Tyle ile da, tyle weźmiemy, nie? Od chłopa. A Wolf nie możemy wsadzić do wędki, nie? No, szkoda. Powinno się tak móc squidy farmić, to by było fajny detal. Squidy jak wiecie, świecą, więc mogłyby być przyciągane przez światło. I że wtedy można wyłowić squida i nie wiem. Nie wiem co. Zapalniczka popłynęła. No jak... Nie no, poko to dobry boss. Na start idealny. Znaczy idealny? Trochę nie, bo oko terroru jest unikalnym bossem pod tym względem, że jak unikasz oka, to biegniesz w bok, nie? A większość bossów jednak w Donstrowie kajtujesz przód, tył. Ale jest prosty na start, to na pewno. Tylko, że pokonanie go nie da ci za dużego doświadczenia do kolejnych bossów. Ale nie wszystko. Słuchaj, jeżeli miałeś przyjemność z tego, super. Grzybów nie możemy użyć, tam są jago... O, marchewek też nie można użyć. Nie, potrzebujemy jagód. No, o, tu mamy jedną, tu mamy drugą jagodę. Z lasu nam urzędowego moglibyśmy teoretycznie sobie złapać. Wiemy, że gdzieś tam jest las. Bo figi na przykład, jak macie, słuchajcie, założoną figę na wędce, to te ryby z lasu nam urzędowego tam mają mnożnik chyba jakieś 10 na łowienie. Może nie 10, ale dużo. Jak Steve utrzymuje się na lodzie, myślę, że lewituje. Jego nogi są dla niepoznaki, tak naprawdę. No bo zażyj to. Ciekawe. Ha!
Jak mam wędkę, to nie mogę, to klikając prawym nie mogę zjeść nasion. Czyli gdzie są te nasiona? W wędce? Kurde, trzymajcie mnie. Wow. To było najbardziej skomplikowane zeżarcie nasion, jakie zrobiłem w życiu. No bo wypalmy to może tu na ląd. Nikt tam tego nie ukradnie. A buty się przydadzą przy Celestial Championie i przy przenoszeniu ołtarzy, nie? O, nie, że kra się rozpada, panowie, bez jaj, o. Nie, że się rozpadła, to cringe. To nie łowimy, póki nie zobaczymy, czy jest. Ale jeszcze chcę wziąć wiosło lepsze. Chwila, gdzie była kra, tam była kra. Nie, rozpada się! No nie, chyba. Jeszcze się upewnię. Opaki, panowie, co wy tam robicie? Nie, nie. I zniknął chłop. Jak się nie wkurzyć, moja kochana, przecież... No gówno. O, słoik. Dobra, najpierw zapalniczka. Czyli trzeba wziąć ze sobą rzeczy do łowienia, definitywnie. No dobra, trudno. Słuchajcie, tak to bywa w tym życiu. Czasami się traci. Czasami się zyskuje. My straciliśmy. No nie chciało mu się znikać, absolutnie. Nie, to znikanie Steve'a jest dla mnie czarną magią, bo naprawdę, czasami on znika instant, a czasami zajmuje mu to pół roku, nie? Jak ja w ogóle, wiecie, próbowałem do odcinka... A no tak. Próbowałem do odcinka z Wigfried pokazać, jak to działa z tym Steve'em, to ja naprawdę spędziłem masę czasu cały czas reloadując grę, żeby zobaczyć, jakie są warunki zniknięcia Steve'a i jego kry. I ona nie chciała mi po prostu znikać. Ona była nieustępliwa. Kra pierwsza nieustępliwa. Gdyby była władcą Polski, tak by się właśnie nazywała, bo nie chciała mi, kurde, zniknąć. I co? No i... Gówno. Teraz od razu zniknął. Życie. Dobra, pchalka babka. Czyli gdzie? Tak, o! Dobra, tej łodzi nie będziemy wykorzystywali, bo ona jest taka se. Znisz dla Steve'a. Kiedy kolejny live? Za 2-3 dni, coś takiego. Jakby teraz już będą regularnie, nie? Jakby w miarę możliwości. Więc może nie wszyscy bossowie. Bawu dałby ci mega speeda i dałby damage, bo zboostowane shadowy. Plus bawu zsiadłem Dark Sword. Znaczy wiesz, my tak naprawdę run z Bizonem robiliśmy Maxwellem. I my faktycznie na większości bossów korzystaliśmy z Walaszka Grubasa. W sensie tak się nazywa nasz Bizon. I no naprawdę to dużo dawało. Ja się zgodzę. Tylko no innymi postaciami jakby bez sensu robić drugi raz to samo, nie? Dobra, to ja myślę, że teraz, nam się ogólnie trochę skończył tulecyt, to jest słabo. To my zrobimy, a my nie mieliśmy jeszcze drugiej jaskini w cave'ach? Moglibyśmy trochę w ruiny pójść? Może? Nie wiem. Dobra. To potrzebuję. Gdzie jest ta baba? Tu jest nasza baza, tu jest kebabka, no trochę daleko. Tak, luźna myśl. Gdy koniec? No Shadow Pieces jeszcze chciałbym zabić, ale w sumie to już moglibyśmy skończyć, bo dwóch bossów dzisiaj już spadło. I moglibyśmy sobie zostawić te Shadow Pieces na następnego streamka. I wtedy na następnym streamku byśmy rozwalili Shadow Pieces i Toadstoola. Nie wiem, czy to jest do zrobienia akurat, to jest dosyć duży... Ale w sumie chyba tak bym zrobił, wiecie? Chyba byśmy tak zrobili, bo ja też jestem trochę zmęczony. Tak. Archiwa są pełne tu leżytu. Skitu. Możemy pójść w archiwa. Ale my chyba tam upaliśmy. No dobra. Wiecie co, żebyśmy my za szybko się nie wystrzelali z kontentu. Żebyśmy też nie robili 50 bossów na jednym streamie. Aha, ja nie wziąłem obuwia, ja pierdzielę. To myślę, że w tym momencie możemy zakończyć i to będzie tak... Picobello. Życzę wam, słuchajcie, miłego wieczorka. Dzięki, że byliście. Zapraszam za 2-3 dni na kolejnego streamka. Postaram się go też wcześniej uprzedzić, żebyście mieli czas, żeby sobie rozplanować wieczór wtedy na streamka. To trzymajcie się i pa, pa, pa.